wychowywał się na gdańskiej dzielnicy Zaspa, będącej w latach 80. miejscem manifestacji politycznych opozycji antykomunistycznych. Po sąsiedzku mieszkał wtedy Lech Wałęsa. Od 1982 roku uczęszczał również na mecze piłkarskie Lech i Gdańsk, której stadion był wówczas jedynym z punktów oporu społecznego przeciwko rządom komunistycznym. Jednym z punktów. Edukację rozpoczął w sportowej szkole podstawowej nr 92, następnie uczęszczał do zespołu szkół samochodowych przy ulicy Elbląskiej. Tych wszystkich, którzy nas słuchają teraz przez internet, pozdrawiamy za sprawą telewizji Premium Media. Witamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy, że jesteście z nami. Pod koniec lat 80. włączył się w działalność opozycyjną, m.in. oddolnie organizując wraz z grupą kolegów pomoc dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej. W latach 1988-1990 działał w Konspiracyjnej Federacji Młodzieży Walczącej, a w roku 1989 był redaktorem naczelnym drugobiegowego czasopisma Klakson, a w czerwcowych wyborach wolontariuszem Komitetu Obywatelskiego. Po upadku komunizmu brał udział w organizowanym w Trójmieście strukturach Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej. Z działalności tej później jednak zrezygnował. W roku 1993 rozpoczął formację duchową w Zgromadzeniu Salezjańskim. W jej trakcie ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku uzyskał stopień licencjata na podstawie rozprawy Gdańsk jako centrum życia politycznego w Polsce w latach 1980-81, a w roku 2001 stopień magistra na podstawie rozprawy Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku w latach 1984-90. W roku milenijnym złożył wieczyste służby, śluby zakonne, a później został wyświęcony na kapłana. Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej. Przez pewien okres posługiwał jako wikariusz na parafii w Szczecinie. Obecnie jest kierownikiem archiwum salezjańskiego Inspektorii Polskiej, publikuje również artykuły w prasie katolickiej, a w roku 2008, w 27. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, zorganizował pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę. Naukowo zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji antykomunistycznej w Polsce, historią Kościoła katolickiego w okresu PRL-u, represjami okupantów wobec polskiego duchowieństwa katolickiego w latach 39-45 oraz historią Salezjanów w Polsce. Jego najbardziej znaną książką, poza tą, którą będzie prezentował dzisiaj, jest Biało-Zielona Solidarność, opisująca historię oraz działalność polityczną kibiców gdańskiej Lechi w latach 80. sporządzoną na podstawie dokumentów władz komunistycznych, ówczesnej klasy drugobiegowej oraz wspomnień najaktywniejszych kibiców tamtego okresu. W maju 2011 roku ksiądz Jarosław obronił rozprawę doktorską, a dzisiaj będzie występował przed Państwem w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II i na to dzisiejsze spotkanie zapraszam Państwa na widowni oraz tych wszystkich widzów, którzy śledzą nas w telewizji Premium Media. Księże, zabiję pytanie. Bardzo dziękuję panu prezesowi i wszystkim organizatorom za zaproszenie i za tak zwięzły biogram. Będę miał piękne hasło w encyklopedii po śmierci, ale jeszcze żyję i mam nadzieję, że coś się uda jeszcze dopisać do tego mojego życiorysu. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie, z którego się bardzo cieszę i które jest już 38. spotkaniem, jakie odbywam w Polsce w związku z książką Moja Polska Kibolska. I historia zatoczyła koło, bo promocja tej książki miała miejsce w styczniu na ogólnopolskiej pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Tutaj do naszej duchowej stolicy zjechało wówczas prawie 5 tysięcy kibiców z całej Polski i jest to już impreza, która się na trwałe wpisała w kalendarz Polski kibicowskiej, o której dzisiaj chciałbym nieco zdań powiedzieć. I właśnie wówczas po raz pierwszy zaprezentowałem moją książkę i ona się stała taką przyczyną sprawczą spotkań w różnych miejscach kraju, ponieważ na naszej pielgrzymce miała miejsce bardzo ważna rzecz,
która funkcjonuje mocno w środowisku kibicowskim, a o której no, praktycznie w ogóle nie można było się dowiedzieć o tym z mediów, oprócz oczywiście mediów prawicowych i katolickich. Mianowicie przedstawiciele organizacji kombatanckich, tych największych w Polsce, których jest coraz mniej. Ci ludzie już ze względu na wiek odchodzą na zasłużony wypoczynek do nieba. Postanowili właśnie kibicom polskim przekazać testament Polski walczącej. I to jest oczywiście zaszczyt, bo nikt ich do tego nie zmuszał. Oni przez kilka lat obserwowali to, co się w Polsce dzieje na ulicach, na stadionach. Ze wzruszeniem patrzyli, jak rzeczywiście od młodzieży kibicowskiej wyszła ta iskra, która dzisiaj jest już rozpalona w całej Polsce wśród młodych ludzi, którzy coraz bardziej zaczynają doceniać wkład tych pokoleń, które walczyły o naszą wolną ojczyznę i postanowili właśnie przekazać ten testament, żebyśmy ich ideały, to wszystko, co walczyli, przenieśli w przyszłe pokolenia. I oczywiście to jest wielki zaszczyt dla nas, ale też i obowiązek, dlatego postanowiliśmy powołać do istnienia akcję Testament, taką ogólnopolską inicjatywę, która ma na celu pielęgnowanie pamięci o tym wydarzeniu, które miało miejsce na Jasnej Górze, ale też ma nas mobilizować do tego, byśmy starali się jak najwięcej różnych inicjatyw w skali ogólnopolskiej inicjować jako kibice. Idea tej akcji jest taka, że mamy stronę internetową, mamy ludzi już teraz w większości tych najważniejszych klubów, którzy są za tą akcję odpowiedzialni i po prostu informujemy siebie nawzajem o tym, co się u nas dzieje, dzielimy się pomysłami. Docelowo chcemy stworzyć taką bazę też wykładowców, którzy z chęcią bezinteresownie się włączą w naszą działalność i mogą wygłosić jakiś ciekawy wykład z historii, z socjologii, z politologii, z tych wszystkich rzeczy, które są ważne w przestrzeni działalności społecznej. To jest także miejsce, w którym chcemy nawzajem wspierać siebie w akcji pomocy Polaków na wschodzie. O tym będę jeszcze więcej mówił, ale to jest jedna też z głównych takich propozycji związanych z akcją Testament i po prostu takim medium, w którym będziemy się wymieniali swoimi pomysłami. Będziemy informowali, co gdzie się dzieje. To oczywiście w ciągu tego całego roku postawiliśmy sobie taki cel, żeby ruszyć ze stroną internetową. Ona już od 2 czy 3 tygodni ma już swoją nową odsłonę. Udało się nam wielu współpracowników zebrać. Jeszcze cały rok do końca następnej pielgrzymki będziemy się mobilizować, żeby wokół tej akcji Testament jak najwięcej osób zachęcić do tego, żeby z nami współpracować. I właśnie po to była ta książka, która jest zbiorem moich wypowiedzi z ostatnich lat na temat tego wszystkiego, co się działo w ruchu kibicowskim, z którym jestem związany od lat 80. i tego, co się zaczęło dziać wokół patriotyzmu na polskich stadionach, wokół tej całej medialnej nagonki na kibiców i także przyszłości tego wszystkiego, co nas czeka, jakie są moje osobiste marzenia, bo takie mam, jeśli chodzi o środowisko kibicowskie i w ogóle o młodych ludzi w Polsce. Książkę podzieliłem na takie 4 główne rozdziały. W pierwszym rozdziale zamieściłem artykuły, które publikowałem wcześniej na łamach prawicowych albo kibicowskich mediów, dotyczące idei, a więc tego wszystkiego, co jest związane z światopoglądem
który panuje na trybunach, dlaczego on w Polsce ma tak bardzo mocno prawicowy i konserwatywny odcień, jak to się stało, że patriotyzm na polskich stadionach się pojawił z taką siłą, że dzisiaj kibice w większości porządnych ludzi są właśnie kojarzeni jako młodzież patriotyczna, której zależy na ojczyźnie. I zależy na tym, żeby tą Polskę po prostu odzyskać. To jest także rozdział, w którym dzielę się historią tego, w jaki sposób zrodziła się ogólnopolska pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Są z nami na sali kibice Rakowa, którzy byli na pierwszej pielgrzymce. To była rzeczywiście inicjatywa, którą żeśmy zwołali na telefony dosłownie, bo nikt ani w tą inicjatywę nie wierzył, ani nikt nas nie chciał wspierać. Wtedy może, nie wiem, z 200 kibiców z różnych klubów, bardziej tak po koleżeńsku, żeby mi przykrości nie robić, przyjechało na Jasną Górę. Ale z czasem, kiedy no coś się zaczęło dziać, ta pielgrzymka z roku na rok zaczęła gromadzić coraz więcej fanów piłkarskich z całej Polski. Dzisiaj, tak jak mówiłem, cieszymy się, że w ostatnich pielgrzymkach było około 5000 młodych ludzi. Wypracowaliśmy już sobie stały program, a więc punktem centralnym jest zawsze msza święta, później wykład, którego jest ze znanych historyków lub świadków historii, później takie forum, na którym się dzielimy jakimiś swoimi spostrzeżeniami, tematami dla nas ważnymi. Prezentacja na wałach jasnogórskich to rzeczywiście pięknie, wzruszająco wygląda, kiedy całe wały są obwieszone kibicowskimi, patriotycznymi transparentami, racowisko i później koncert w sali Ojca Kordeckiego, jakiegoś zespołu, który wykonuje repertuar patriotyczny. To jest także rozdział, w którym wypowiadam się właśnie na temat religijności kibiców, bo z tego faktu, że współorganizuję naszą pielgrzymkę, no, pojawiają się takie pytania. W wywiadach kiedyś dla Frondy napisałem taki większy tekst na ten temat. I to jest także miejsce, w którym pokazuję zaangażowanie kibiców w dzieło upamiętniania żołnierzy wyklętych. Bardzo mi na tym zależy, żeby ci młodzi ludzie nie zostali pominięci. Dzisiaj, kiedy na szczęście ta fala estymy dla naszych polskich bohaterów wybuchła w całej Polsce i młodzi ludzie bardzo się identyfikują z tymi, którzy mieli być wyrzuceni z kart naszej historii. O tym świadczą wielotysięczne marsze w całej Polsce, masa różnych inicjatyw w ciągu roku, wykłady, na które przychodzą tłumy młodych ludzi, Leszka Żebrowskiego czy Tadeusza Puzańskiego. Ale warto właśnie pamiętać, że to polscy kibice byli jedną z tych pierwszych środowisk, którzy przypomnieli historię żołnierzy wyklętych, którzy dopominali się o nią na stadionach i którzy wciąż trwają w tym wielkim dziele, bo angażują się w zasadzie we wszystkie najważniejsze inicjatywy związane z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych, począwszy od tego, że fizycznie wspierają ekipę pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka wszędzie tam, gdzie pojawia się z archeologami IPN-u, żeby szukać szczątków naszych bohaterów. Zawsze środowisko kibicowskie w sposób zorganizowany pomaga fizycznie przy pracach. Miałem okazję w kilku takich miejscach być na moment, może na dłużej trochę w Gdańsku, ze względu na to, że raz, że z tego miasta pochodzę, a dwa, że wszystko wskazywało w zeszłym roku na to, że uda się profesorowi odnaleźć szczątki Danuty Siedzikówny, Inki, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i rzeczywiście ją odnalazł. Dla mnie to jest ważna postać, nie tylko dlatego, że jest ikoną tych młodych ludzi, którzy z taką wielką odwagą i wielką świadomością w młodym wieku podjęli walkę o wolną Polskę, bo nie chcieli czerwonej Polski, bo wiedzieli, że walka w 1945 roku się nie skończyła i rozpoczęli bój o wartości, bo tak naprawdę to był bój o wartości, który wciąż trwa
Inka jest dzisiaj ikoną tych młodych ludzi, a dla mnie jest szczególnie bliska jako historyka ze względu na to, że ona przez moment swojego życia uczyła się u sióstr salezjanek w Różanym Stoku, a więc wzrastała w duchowej szkole księdza Bosko, podobnie jak piątka męczenników poznańskich, żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, młodych ludzi, którzy zostali za swoją działalność konspiracyjną w czasie okupacji aresztowani, uwięzieni, skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano w Dreźnie 24 maja 1942 roku i ta piątka błogosławionych wychowanków salezjańskich to z drugiej strony także dzisiaj błogosławieni Kościoła, za których wstawiennictwem możemy się modlić w naszej w intencji naszej ojczyzny, do czego zachęcam. To także przykład na to, że przynajmniej kiedyś salezjanie dobrze wychowywali młodzież na porządnych patriotów i dobrych chrześcijan. I wreszcie w tej pierwszej części znajduje się jedyny artykuł polemiczny, który w życiu napisałem, bo uważam, że z naszymi adwersarzami nie warto dyskutować, bo nic to nie daje, szkoda czasu, lepiej go spożytkować na jakieś pozytywne działania. W każdym razie jest to odpowiedź dla dziennikarki Gazety Wyborczej, która kiedyś napisała artykuł właśnie przed pielgrzymką, zanim się ona jeszcze zaczęła, atakując tych, którzy mieli wystąpić z wykładami, z koncertami. Artykuł miał tytuł Ksiądz, który się kibolą kłania, więc w kilku zdaniach pani odpowiedziałem, że nikomu w życiu się nie kłaniałem i kłaniał nie będę. I to jest ten jeden, jedyny tekst, który był opublikowany na portalu fronda.pl. Drugi rozdział nosi tytuł Sektor Niebo i tutaj zamieściłem kilka wspomnień o dla mnie ważnych ludziach, kibicach gdańskiej Lechii, których już nie ma, moich przyjaciołach, którzy przedwcześnie odeszli od nas, a którzy byli mocno zaangażowani właśnie w działalność patriotyczną i to już w latach 80. Do dzisiaj Lechia jest bardziej znana z tej historii, tej dekady, kiedy wybuchła Solidarność i kiedy po stanie wojennym trzeba było o tą Solidarność walczyć. Stadion na ulicy Traugutta był jednym z takich bastionów, gdzie w zasadzie podczas każdego meczu dochodziło do jakichś antykomunistycznych wystąpień i taką ważną rolę odegrali właśnie w tej walce wówczas młodzi ludzie, których nikt już pewnie dzisiaj nie pamięta. Niewielu też chciało wierzyć, że stadion piłkarski i mecze były okazją do takich wystąpień. Szczegółowo to wszystko opisałem w książce, którą pan prezes wspominał, Biało-Zielona Solidarność, ale tutaj wspominam kilka ważnych postaci. Antoniego Browarczyka, Tolka, którego osobiście nie znałem, ale chodziłem z jego siostrą do szkoły podstawowej i była to postać powszechnie znana u nas na dzielnicy i w całym Gdańsku, bo to pierwsza ofiara stanu wojennego. Młody chłopak, kibic Lechii, który został zastrzelony podczas manifestacji 16 grudnia 1981 roku. Manifestacji, które gromadziły do 100 tysięcy ludzi, jak dzisiaj czytamy w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo symboliczna postać ze względu właśnie na to, że łączy kilka dla mnie i dla moich przyjaciół ważnych środowisk, a więc był człowiekiem bardzo młodym, był kibicem Lechii, jednym z tych, którzy wtedy kształtowali środowisko, regularnie jeździł na mecze wyjazdowe, po sierpniu zaangażował się w działalność związkową, był także uczestniczył w duszpasterstwie akademickim Dominikanów na tak zwanej Górce w Gdańsku, gdzie się cała ta niezależna, klnomna młodzież wówczas spotykała. No i ta walka, upamiętnienie Tolka trwa do dzisiaj. Czytelnicy Gazety Polskiej na pewno tą postać znają, bo kilkukrotnie ją przywoływałem przy różnych okazjach, szczególnie tych rocznicowych związanych ze stanem wojennym, ale to jest postać, o którą ciągle w Gdańsku walczymy. Z inicjatywy kibiców i byłych działaczy Federacji Młodzieży Walczącej powstał Komitet Upamiętnienia Ofiar Stanu Wojennego, który chcemy właśnie upamiętnić obeliskiem poświęconym Tolkowi w tym miejscu, w którym został przez snajpera zastrzelony naprzeciwko gdańskiego lotu w centrum Gdańska. I się okazuje, że w mieście Solidarności
Nie można takiego pomnika postawić. Mamy różnego rodzaju przeszkody, wciąż nam są rzucane pod nogi kłody, ale walczymy dzielnie. Apogeum tego całego cyrku w wykonaniu Platformy Obywatelskiej miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy 16 grudnia 2014 roku wszystkich uczestników manifestacji łącznie z matką świętej pamięci Antoniego, jego siostrą spisała milicja przy okazji obrażając moją osobę. Pani policjantka w polskim katolickim kraju spytała się mnie po zakończeniu uroczystości, odmówiłem tam dziesiątkę różańca. Na szczęście mnie spytała w obecności prezesa IPN-u, bo pewnie nikt by nie uwierzył, proszę pana, czy to przed chwilą pan odprawiał mszę świętą. Więc to pokazuje stan, w jakim jest dzisiaj nasza państwowa służba, jaką jest policja, którą póki co warto nazywać milicja obywatelska. W każdym razie spotkało wiele przykrości rodzinę świętej pamięci Antoniego i to też pokazuje, jak bardzo deprawującą partią stała się partia rządząca, Platforma Obywatelska, bo po tych wszystkich uroczystościach, kiedy protestowała Ania Kołakowska, radna miasta Gdańska, nasza przyjaciółka kibiców, która także regularnie uczestniczy w ogólnopolskich pielgrzymkach, jej mąż jest wam na pewno znany, Bart Żołnierzy Wyklętych. Okazało się, że przewodniczący miasta Gdańska, który miał piękną kartę w historii, bo strajkował w sierpniu 80 roku, później był skazany z dekretu o stanie wojennym, całe lata 80 walczył w podziemiu, potem wspierał nasze strajki wywołane przez młodzież w 88 roku, później wspierał w wyborach Lecha Wałęsę, kiedy wszyscy porządni ludzie wspierali go przeciwko Mazowieckiemu w wyborach prezydenckich, no i od dwóch czy trzech lat jest członkiem Platformy, która mu zapewniła miejsce w Radzie Miasta i przewodniczenie tej Radzie i on dzisiaj naśmiewa się z ofiar stanu wojennego, bo tak należy określić to zachowanie, z jakim reagował na wystąpienie Ani, z jego wypowiedziami w mediach i to jest przykład właśnie na to, jak dzisiejsza władza deprawuje ludzi, wydawać by się było porządnych. To jest także Tadeusz Dufek, postać, która wymyśliła pielgrzymkę kibicowską. On za życia był nazywany królem kibiców, to jest jeden z niewielu tych ludzi w naszym środowisku, którzy byli znani w całej Polsce. Niekoniecznie z dobrego, bo to jest postać, zachęcam do tego, żeby przeczytać jego życiorys bardzo dokładnie. To jest postać, w którym ciągle to dobro i zło się zmagało ze sobą bardzo mocno, ale ostatecznie zwyciężyło dobro. Tadeusz zmarł, miał 37 lat, kiedy nie dał rady chorobie nowotworowej, ale właśnie zapisał się w sercach kibiców całej Polski jako człowiek, który po 89 roku ciągle przypominał o tej konieczności stania na straży polskiego patriotyzmu, który potrafił jeździć po różnych miejscach kraju, także do klubów, w którym Lechia nie sympatyzuje, żeby jakoś pobudzać do działania. Ciągle wszędzie go było pełno. To jest jeden z tych moich przyjaciół, którzy odegrali ważną rolę w moim życiu. I właśnie on przed śmiercią, kiedy towarzyszyliśmy mu w tych ostatnich dniach jego życia, zwierzył się, że to jest jego marzenie, żeby kibice z całej Polski właśnie ze względu na miłość do ojczyzny, pod sztandarami patriotyzmu, raz do roku wszyscy razem się spotkali na Jasnej Górze i to się dzieje. To jego marzenie się spełniło. Coś, co by się wydawać mogło kiedyś niemożliwe do realizacji, dzisiaj jest. I dzisiaj jeszcze to jego marzenie, żeby pod sztandarami patriotyzmu kibice się jednoczyli, ma swój o wiele większy i głębszy wymiar, bo właśnie ostatnie lata pokazały, że to środowisko młodych ludzi potrafi ponad swoimi wewnętrznymi animozjami, sympatiami klubowymi dla rzeczy ważnych jednoczyć się. Jest już kilka co najmniej takich
momentów w ciągu roku, kiedy się razem spotykamy. To jest pielgrzymka, to jest Marsz Niepodległości, to jest Marsz Narodowych Żołnierzy, Pamięci Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To będą na pewno pochówki naszych bohaterów Inki, Zagończyka. Teraz troszeczkę jest nieporozumień w związku z pogrzebem, który będzie miał miejsce w ten weekend, no ale trzeba oddać hołd, pomimo tego, że właśnie po raz kolejny władza chce zagrabić sobie i przypisać sobie ten wielki sukces, jakim jest ocalenie pamięci o żołnierzach wyklętych, bo wiemy wszyscy, jak na tej sali jesteśmy, że nie zgadzamy się, przynajmniej jako to środowisko patriotyczne, na to, żeby naszych bohaterów chować w jakimś śmiesznym panteoniku na siłę i na prędce zrobionym na potrzeby wyborów, bo nieprzypadkowo to wszystko się dzieje przed wyborami, ale ja oczywiście osobiście jestem przekonany, że tak to się obróci przeciw tym, którzy próbują sobie zawłaszczyć dobre imię naszych bohaterów, podobnie jak się obróciło przeciwko Komorowskiemu, który ni stąd, ni zowąd nagle 1 marca chciał ogłosić całemu światu identyfikację Inki, a już w pierwszym zdaniu Pan Bóg go pokarał, bo pamiętamy, że powiedział, że państwo polskie nigdy nie zapomni o ofiarach żołnierzy wyklętych, także newsa nie miał. I tak będzie zawsze, bo rzeczywiście tyle przeszkód, ile obecna władza czyni w upamiętnianiu żołnierzy wyklętych, no to nie starczyłoby spotkań, żeby to wszystko omówić, żeby podać przykłady. Dość wspomnieć i warto na to zwrócić uwagę, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to jest święto państwowe, a w jaki sposób państwo angażuje się, no to wszyscy widzą, to jest jedna wielka, oddolna inicjatywa, głównie młodych ludzi, z czego się bardzo cieszę. Dalej jest kilka wspomnień o ofiarach tragedii smoleńskiej, ponieważ tam zginęli także ludzie, którzy byli związani z ruchem kibicowskim w Gdańsku. Myślę tutaj o Macieju Płażyńskim głównie, który był działaczem podziemnego NZS-u, a ostatnio prezesem Wspólnoty Polskiej. Bardzo dużo dobrego robił dla Polaków na Kresach, ale także Anna Walentynowicz, która gdańskim kibicom była dobrze znana i która nam, młodym ludziom angażującym się w młodzieżową opozycję, zawsze dla nas była taką ikoną, człowiekiem niezwykle szlachetnym, prawym, także bardzo wierzącym. Dość wspomnieć, że to od niej wyszła iskra i ona pierwsza zbierała podpisy pod petycją, żeby wszcząć proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj mało ludzi o tym wie, ale właśnie ta dzielna kobieta, w obronie której wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, później bardzo przyjaźniła się z księdzem Popiełuszką, kiedy został zamordowany, była głęboko przekonana, zresztą jak większość porządnych ludzi, że to jest prawdziwy męczennik. I dzisiaj mamy już księdza Jerzego na ołtarzach. On jest także jednym z patronów naszego pielgrzymowania. Zawsze go przywołujemy w czasie kibicowskich pielgrzymek. A mamy nadzieję, że niedługo zostanie świętym, bo w ostatnich dosłownie dniach, jak wiemy, kongregacja do spraw kanonizacji zajęła się badaniem cudów, które miały miejsce za wstawiennictwem księdza Jerzego, szczególnie jednego cudu uzdrowienia we Francji, i mam nadzieję, że rzeczywiście już niedługo ksiądz Jerzy będzie świętym. To jest ważne, bo wtedy będzie czczony w całym Kościele powszechnym i to będzie najpiękniejsze ukoronowanie czasu walki wielu ludzi, także z tej sali, którzy włączali się w ruch Solidarności, bo tym ludziom nikt tak naprawdę w Polsce nie podziękował, a to, że będą mieli świętego patrona, członka Solidarności, kapelana Solidarności, jednego z tych, którzy razem z nimi walczył o wolną Polskę, że to zostanie w taki sposób podkreślone przez Kościół Święty, że ludzie na całym świecie dzięki temu będą mogli dowiedzieć się o Solidarności, bo niestety o tej prawdziwej historii Solidarności na świecie niewielu ludzi mogło się dotychczas dowiedzieć. I wreszcie jest jeszcze Dawid Zapisek, kibicą postać znana, chłopak, który miał żyć kilka miesięcy, żył ponad 10 lat,
jest dzisiaj patronem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych, który realizował swoje marzenia, jeździł z Zalechią po całej Polsce, jeździł za reprezentacją Polski, doczekał się spotkania ze swoimi idolami piłkarskimi z drużyny hiszpańskiej podczas Euro i niedługo potem zmarł. Jego pogrzeb to była wielka manifestacja kibiców z całej Polski, wielka uroczystość, wielki mały człowiek, który był niezwykle mądry. Ja się kilkukrotnie wzruszyłem, rozmawiając z tym chłopakiem i wzrusza mnie do dzisiaj, kiedy jeszcze nieraz na YouTubie oglądam różnego rodzaju z nim wywiady, który właśnie po tych wszystkich spotkaniach widział się także z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, tu chciałem powiedzieć, w tym muzeum, który się za niego modlił, jak był jeszcze całkiem małym dzieckiem, żeby wyzdrowiał. I kiedy właśnie zrealizował wszystkie swoje kibicowskie marzenia, powiedział, że teraz już zostało mu tylko jedno spotkanie, najważniejsze, z Panem Bogiem w niebie. Bardzo piękny człowiek, kibic z krwi i kości. I ostatnia część, to przedostatnia część, to rozdział zatytułowany Dialogi. To są różnego rodzaju wywiady, których udzielałem właśnie w mediach prawicowych związanych z pielgrzymką kibicowską i w związku z najważniejszymi wydarzeniami, w których staram się uczestniczyć. Bo jak już się przyłożyło rękę do pługa, no to nie można się wstecz oglądać, jak mówił Pan Jezus w Ewangelii, i staram się rzeczywiście w miarę możliwości, tam gdzie są te najważniejsze wydarzenia, gdzie mnie kibice zapraszają, towarzyszyć tym młodym ludziom. Więc miałem okazję być podczas tych najbardziej takich znanych medialnie konfliktowych spotkaniach, kiedy doszło na przykład do awantury na Górce Powstańczej, na której pojawiała się pani Gronkiewicz-Walc i przywitano ją gromkim precz z komuną, gwizdami, bo wiemy, że akurat na rocznicę powstania warszawskiego zaprosiła do stolicy na stadion dziesięciolecia skandalizującą gwiazdę, tak to nazwijmy, pop kultury, Madonnę, która całym swoim życiem po prostu bluźni przeciwko Panu Bogu, począwszy od tego pseudonimu, który sobie przybrała poprzez imiona córek, bo jedna ma na imię Fatima, druga Immaculata. Wiemy, jaki tryb życia prowadzi ta pani, więc zaproszenie jej w takim dniu do Polski, przypomnę, jeszcze warto powiedzieć, że drugi raz ją zaprosiła 15 sierpnia, więc w ogóle w święto maryjne i w rocznicę cudu nad Wisłą, no to świadczy, jak głęboko opętani to są ludzie, którzy walczą z polskością, walczą z Polską katolicką, z naszymi chrześcijańskimi korzeniami. No i oczywiście cały mainstreamowy świat był oburzony, jak kibice mogli zakłócić poprzez właśnie swoje buczenie, wygwizdanie prezydent Warszawy tak wielkie uroczystości. No i tam doszło jeszcze do różnych przepychanek, niektórzy zostali aresztowani, więc w związku z tymi wszystkimi wydarzeniami także się starałem wypowiedzieć, jak było naprawdę. Także jeden z ciekawych wątków, który tutaj Państwo odnajdą, to jest sprawa zaangażowania kibiców w bojkot i przeciwstawienie się wystawieniu Golgoty Piknik, bluźnierczego spektaklu. To jest sprawa sprzed roku albo dwóch, już dokładnie teraz nie pamiętam, sprzed roku, kiedy udało się zablokować ten spektakl na festiwalu Malta w Poznaniu, właśnie dzięki temu, że zapowiedziały swój udział środowiska kibicowskie, które chciały przyjechać do Poznania protestować przeciw temu wydarzeniu. I wówczas, jak pamiętamy, właśnie Hanna Gronkiewicz-Walc zaprosiła jako pierwsza, wybiegając przed szereg z tym spektaklem do Warszawy. No i w tym momencie to wszystko się rozdrobniło. Lewicujący aktorzy, pamiętamy, odczytywali ten pseudo sztukę w różnych miejscach. No konsekwencje są do dzisiaj ponoszone, bo dość wspomnieć tutaj bohaterską Marysię Kołakowską, córkę wspomniana już Ani i Andrzeja Kołakowski, która rozpyliła w siedzibie Krytyki Politycznej w Gdańsku niemiłe zapachy właśnie w trakcie odczytywania i dzisiaj jest targana po sądach. 17-letnia dziewczynka została skazana na pracę społeczną
i oczywiście od tego są odwołania. I także wypowiedzi na temat konfliktu między kibicami a obecną władzą, można powiedzieć wojny władzy z kibicami, która jest niezwykle ciekawą historią, bo przypomnę Państwu, że Donald Tusk, kiedy chciał zaskarbić sobie serca młodzieży tej nieświadomej, niestety troszkę takiej było też i w środowisku kibicowskim, to bardzo chętnie odwoływał się do retoryki kibicowskiej. Wspominał, jak jeździł w szaliku na mecze wyjazdowe Lechii. Mało tego, Tomasz Wołek w jednym z wywiadów radiowych przedwyborczych mówił, że Tusk był taki mocny kibic z Młyna, który latał z wężem po Bydgoszczy za kibicami Zawiszy, czyli po prostu chuligan, a więc odwoływał się do retoryki chuligańskiej. Jeszcze mało tego, i to zresztą niejednokrotnie, bo kiedy w Peanach zachwycał się, że tygodnik Piłka Nożna zechciała z nim przeprowadzić wywiad, a to było jego marzenie życia, no to na pytanie, kto jest najlepszym piłkarzem wówczas, kilka lat temu, odpowiadał: jako kibic Lechii nie mogę inaczej odpowiedzieć jak Franek Łowca Bramek. A Frankowski grał wtedy w Wiśle, a więc znowu chuligańska zgoda, jak dzisiaj mówi Platforma Obywatelska. Warto pamiętać, że do tej retoryki często się odwoływał, pojawiał się w szalikach, w różnych pubach, chciał w ten sposób zaimponować i wtedy latanie z wężem po Bydgoszczy za kibicami z Zawiszy nie było chuligaństwem, ale wyrazem niezwykłej odwagi i właśnie takiego twardego przeżywania młodzieńczego życia przez pana premiera. Potem to wszystko się zmieniło, bo właśnie środowisko kibicowskie w tym świecie młodych ludzi jako pierwsze zorientowało się, że zostało po prostu oszukane i bardzo mocno na kłamstwo Platformy odpowiedziało, co się przerodziło w otwartą wojnę z kibicami. Masa różnego rodzaju kolegiów, masa ludzi, którzy niewinnie spędzali z powodów politycznych ileś tam miesięcy w więzieniu. Teraz cały czas siedzi kibic Legii Warszawa Maciek, już ponad trzeci rok. Rozprawa będzie 29. Mamy nadzieję, że wreszcie coś się wyjaśni, bo do dzisiaj nikt mu żadnych zarzutów nie postawił, a to był też jeden z chłopaków zaangażowanych bardzo mocno po prawej stronie życia kibicowskiego w inicjatywy patriotyczne. I to jest scena, o której dzisiaj już nikt nie pamięta troszeczkę, a trzeba ją ciągle przypominać i mam nadzieję, że już po październiku tego roku przyjdzie czas na rewizję tych wszystkich sądów, tak jak były rewizje sądów stanu wojennego, tych lat 80., kiedy przywrócono dobre imię polskim bohaterom, którzy wówczas walczyli w podziemiu z komunistami. Tak samo przyjdzie czas na rewizję tych wszystkich wyroków wskazujących młodych ludzi za to, że po prostu zachowywali się godnie, bo to kibice Śląska Wrocław tak naprawdę obronili godność Wrocławia, kiedy przerwali wykład komunistycznego stalinowskiego aparatczyka Zygmunta Baumana, którego oczywiście mainstream nazywa najwybitniejszym profesorem, jaki jest na świecie z socjologii, a to był człowiek, który z bronią w ręku walczył z żołnierzami wyklętymi, którego żoną jest córka Bieruta, który całe życie był wrogiem Polski. I to właśnie kibice uratowali honor na uniwersytecie, kiedy przerwali temu panu wykłady. To wielu kibiców ratowało honor w innych miejscach Polski, kiedy trzeba było przerywać hołubionych przez mainstream byłych agentów służby bezpieczeństwa, jak chociażby Daniel Passant, który sobie kibiców także szczególnie upodobał. Ja sobie pozwoliłem nawet na pierwszej stronie zacytować jedną z jego wypowiedzi, w której właśnie rozprawia się z moją osobą i z pielgrzymką kibicowską, który został zarejestrowany przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa jako kontakt operacyjny Daniel i tajny współpracownik John. I za to również kibice zostali skazani, że przerwali temu panu wykłady w Złotowie, w Pile, razem z młodzieżą wszechpolską. I tak wygląda rozdział trzeci, wreszcie czwarty, najkrótszy dla tych, którzy nie lubią czytać za bardzo. To jest rozdział zatytułowany Czytelnia. On ma dosłownie dwie strony i tutaj podałem namiary bibliograficzne na różne moje większe artykuły.
które popełniłem o kibicach, bo jako naukowiec, ja pracuję naukowo jako historyk, ale zacząłem w pewnym momencie przyglądać się różnym publikacjom z pedagogiki, resocjalizacji, socjologii i okazało się, że rzeczywiście tam jest bardzo sporo artykułów, tylko że one opierają się na narracji Gazety Wyborczej i te pseudonaukowe wywody później są publikowane w książkach, które zostają na wieki, z nich będą za kilka lat korzystać jacyś historycy myśli pedagogicznej, więc postanowiłem, używając aparatu naukowego, także pokazać tą inną stronę kibicowania. Udało mi się kilka takich polemicznych tekstów w różnych książkach zamieścić. Ci, którzy są bardziej zainteresowani tą tematyką, no to mogą z tego skorzystać, zajrzeć do książek, popatrzeć na szczegółowe analizy zjawiska, które dzisiaj jest obecne w ruchu kibicowskim. Ale tak jak mówiłem, książka była tylko pretekstem do tego, żeby się spotykać w całej Polsce, dlatego dziękuję dzisiaj, że mogę się z Państwem spotkać, bo z kibicami Rakowa się spotkaliśmy na pielgrzymce, ale się bardzo cieszę, że dzisiaj kilku przedstawicieli jest tego środowiska, zresztą bardzo prężnego. Jestem im bardzo wdzięczny, bo od początku tutaj wspierali naszą inicjatywę pielgrzymek kibicowskich. Oni ponosili główny ciężar tych pierwszych logistycznych rozwiązań. Te pierwsze zawsze były najtrudniejsze, bo trzeba było budować jakąś tradycję, trzeba było szukać jakichś rozwiązań. Bardzo Wam, Panowie, dziękuję i w modlitwie pamiętam, bo to księdzu wypada w taki sposób, ale też tak chcę, bo to jest moim zdaniem najpiękniejsze podziękowanie. Żadne pieniądze ani pochwały, tylko właśnie modlitwa, żeby nam się wszystkim w Polsce udało odzyskać Polskę, bo taki jest nasz cel, naszego środowiska, taki jest cel akcji Testament. To nie jest tak, jak mówi Platforma Obywatelska, dzisiaj oburzona, że Polska jest, że Polska nie jest w ruinie. Otóż Polska jest w ruinie, bo to nie chodzi o jakieś piękne szklane domy czy oddane w bólach fragmenty autostrady, ale chodzi o to, co zaserwowano społeczeństwu w takim wymiarze duchowym, a więc niszczenie polskiej tradycji, niszczenie polskiej racji stanu, uprawianie polityki międzynarodowej na kolanach. Wczoraj mieliśmy kolejny przykład, że Polacy są forpocztą Niemiec po prostu i nie stać nas na to, żeby stanąć razem u boku naszych braci Słowaków, Czechów, Węgrów, kiedy ważą się losy chrześcijaństwa w Europie, bo tak naprawdę od czasów Żołnierzy Wyklętych po dzień dzisiejszy, no to jest wielka walka z chrześcijaństwem i my stajemy po stronie tych wartości, które pozwoliły nam w naszej historii przetrwać wszelkie dziejowe wichry i burze, bo Polskę już wielokrotnie wymazywano z map Europy, a my żeśmy powstawali z kolan wbrew wszystkim i myślę, że tak dalej będzie. Ale warunkiem tego jest właśnie długi marsz, który wykształci nową elitę. I ja mam wielką nadzieję w tych młodych ludziach i jestem wzruszony i Panu Bogu dziękuję, że ta praca u podstaw, to, co się kiedyś zaczęło na polskich stadionach, to, że kibice nie poprzestali na oprawach, ale zaczęli organizować różnego rodzaju wykłady, koła samokształceniowe, że włączali się w organizację koncertów, w promocję różnych inicjatyw środowisk patriotycznych, chociażby pokazy Roja, buntu stadionów, promocje książek o żołnierzach wyklętych, właśnie spotkań z Płużańskim, Żebrowskim, no to większość, kiedy się widzi na rozkład zajęć tych znamienitych historyków i po prostu dzielnych, wojowniczych ludzi, no to widzimy, jak bardzo te środowiska Młodzieży Narodowej i kibice, jaki mają wkład w organizację tego wszystkiego. I nam właśnie chodzi o to, żeby zbudować zupełnie nową jakość. Tutaj w kuluarach przed spotkaniem i w ogóle w Polsce wielokrotnie rozmawiamy o to, że tak naprawdę dzisiaj tej elicie politycznej nikt nie może wierzyć, bo zbyt często byliśmy oszukiwani, bo możliwości przechodzenia z partii do partii, chociażby z PiS-u do Platformy, jest przerażająca. To jest po prostu jakiś horror. Dlatego musimy liczyć sami na siebie. Polscy patrioci muszą zainwestować w młodzież, zbudować pokolenie ludzi wolnomyślących,
którzy są wolni w myśleniu, nie w sensie jakimś wolnomularstwa, tylko tego, że nie dadzą sobie, nie dadzą się manipulować przez media, przez tą całą lewacką propagandę i papkę, którą się masowo podaje dzisiaj przez różnymi możliwymi sposobami. Co ciekawe, widać efekty. Widać efekty, bo nawet badania tych wszystkich sondażowni przychylnych dzisiejszej władzy pokazują, że to właśnie wśród młodzieży, w tym gronie wyborców, najwięcej zwolenników poglądów prawicowo-konserwatywnych, oczywiście w różnych partii, jest no, znaczna, znacznie przewyższa, szacuje się na około 80%, że 80% tych wyborców z najmłodszego pułapu, który bierze udział w wyborach, to są ludzie, którzy mają właśnie takie poglądy, którzy są dumni z naszej historii i to widać gołym okiem. Proszę Państwa, wystarczy popatrzeć w Częstochowie także, czy w każdym innym mieście latem, jak dużo młodzieży zaczęło chodzić w patriotycznych koszulkach, że u nas rzadko można spotkać ogłupionych młodych ludzi, którzy noszą koszulki z Che Guevarą, z komunistycznym zbrodniarzem, a to jest ikona popkultury na Zachodzie. I właśnie w taki sposób te lewackie ideologie do młodych ludzi poprzez modę, poprzez muzykę próbują dotrzeć. U nas jest inaczej, z tego trzeba się cieszyć, trzeba wspierać wszystkie inicjatywy i cieszyć się z każdego młodego człowieka, bo młodzi ludzie mogą wszystko w naszej ojczyźnie zmienić i oni zmienią, ale my musimy im towarzyszyć. Stąd jest ta akcja Testament, stąd te moje spotkania, stąd też właśnie chęć podzielenia się z Państwem, bo wprawdzie obecna władza spowodowała, że te środowiska patriotyczne różne spotkały się przynajmniej w kilku momentach, kiedy trzeba było maszerować w obronie telewizji Trwam, kiedy jest Marsz Niepodległości, no to te różne środowiska od tak zwanych moherów po kibiców, Młodzież Narodową, Kluby Gazety Polskiej, korwinistów, no wszyscy się jakoś na jednej płaszczyźnie spotykamy, no to jednak ciągle jeszcze może zbyt mało o sobie wiemy. A warto wiedzieć, że taka młodzież w Polsce jest i że ta młodzież ma program. Bardzo jasne. Odzyskać Polskę to jest najważniejsza rzecz. Ochronić ją przed tą całą lewicową nawałnicą, która chce po prostu zniszczyć chrześcijaństwo, zniszczyć Boga i stąd dzisiaj mamy tych imigrantów, stąd ta cała wściekłość mainstreamu, kiedy widzą kilkutysięczne manifestacje w wielu miastach Polski przeciwko islamistom, ale jak widać jakoś jeszcze dajemy radę i nadzieje są na to, że nam się uda. Do tego trzeba olbrzymiej jeszcze pracy, wsparcia, modlitwy, także tego, żebyśmy się nawzajem dopingowali. Żebyście Państwo nie wierzyli w to, co mówią o kibicach w mediach, żebyście dostrzegali także i dobro, którego jest bardzo wiele, także wśród Waszych kibiców Rakowa. Oni też są wielkimi polskimi patriotami, tego wielokrotnie dawali świadectwo, żebyśmy wszyscy zawsze razem stawali po stronie prawdy. A więc po to jest ta książka, po to jest ta akcja, po to jest to wszystko, co dzisiaj staramy się w ruchu kibicowskim robić. Ja bym miał na tyle może pytania. Przeciwieństwem ksiądza Jarosława Fosowicz, brawo dla niego za pierwszą część spotkania. Dobra, miałem pytać pierwszy, ale będę pytał na końcu, zatem od gości. Proszę księdza, Zbyszek Szpruta, chciałem zapytać o taką rzecz. Wspomniał ksiądz o zachowaniu elit, tłumacząc to tak metafizycznie opętaniem. Skąd ksiądz, jak ksiądz tłumaczy taką nienawiść do tożsamości narodowej, uczenie niechęci do własnej tradycji, tą pedagogikę wstydu serwowaną przez mainstream, z czego to tak w głębszym kontekście wynika zachowanie elit politycznych, które chcą właśnie oduczyć tego patriotyzmu i wykorzenić Polaków ze swojej tożsamości? Przede wszystkim tak zwanych elit, bo one z elitami nic nie mają wspólnego, bo nasze elity wymordowano w Katyniu, nasze elity ginęły w szeregach żołnierzy wyklętych po wojnie, nasze elity
były prześladowane i wciąż są prześladowane przez całą komunizm i całą spuściznę, którą po sobie pozostawił. No właśnie to jest problem Polski, że my musimy pamiętać, że byliśmy jednak krajem, w którym Sowieci na siłę wprowadzali swój sposób myślenia i wielu ludzi dało się zwieść. To nie jest tak, że my jesteśmy narodem w 100% bohaterów, że mieliśmy także i zdrajców, ludzi, którzy zdradzili Polskę i którzy służalco zachowywali się wobec komunistów i dzisiaj także służalco zachowują się wobec naszych wrogów, bo oni po prostu nie mają idei narodowej w sercu, dla nich nie jest ważna Polska, zresztą oficjalnie były premier mówił, że Polska to nienormalność, a dla nas to jest normalność. My się nie wstydzimy krwi naszych męczenników, naszych żołnierzy. To nie jest taplanie się, jak oni mówią, ciągle w jakichś porażkach, ale to jest dla nas właśnie, czego oni nie mogą zrozumieć, największy powód do dumy, bo ludzie, którzy są w stanie dla idei, dla ojczyzny i dla Boga oddać swoje życie, to są najpiękniejsi ludzie i dlatego Kościół ich nazywa męczennikami, świadkami i dlatego Kościół mówił, że właśnie na krwi męczenników, wszystko co było dobre w Kościele powstało na ich krwi, na tych, którzy oddawali życie za Chrystusa, w naszym przypadku także za Polskę, bo przykład Poznańskiej Piątki, którą dzisiaj wspomniałem, jest chyba najlepszym, który obrazuje naszą polską duszę. Że dla nas walczyć za ojczyznę to jest także walczyć za Kościół, za świętą wiarę katolicką, jak pisał Łukasz Ciepliński, prawda, w swoim ostatnim liście, że cieszę się, że mogę umierać za moją kochaną ojczyznę i za świętą wiarę katolicką. Tak samo umierała ta błogosławiona piątka męczenników, młodych chłopaków. Przecież oni działali w bardzo radykalnej formacji, Narodowej Organizacji Bojowej, związanej z Ruchem Narodowym, która później weszła w skład Narodowych Sił Zbrojnych. I oni nie zostali aresztowani za to, że działali w oratorium salezjańskim, ale właśnie za swoją działalność konspiracyjną. Ale w momencie, kiedy usłyszeli wyrok śmierci, potrafili się niezwykle godnie zachować, tak jak Inka, pomimo młodego wieku, dumnie nieść podniesioną głowę, kiedy szli na zgilotynowanie, śpiewać pieśni kościelne, napisali piękne listy, w których obiecali, że będą się w niebie modlić za ojczyznę, za wolną Polskę, za swoich najbliższych. Oni po prostu wierzyli, że idą do nieba. I tak się zawsze zachowywali polscy patrioci i tego nie mogą zrozumieć ci, którzy chcą nam próbować narzucić tak zwany nowoczesny patriotyzm, czyli kosmopolityzm, najprościej rzecz biorąc. Kosmopolityzm już raz nas do tragedii doprowadził. Ci, co znają historię, wiedzą, jakie były skutki, że Polski przez 123 lata nie było na mapach świata. My z taką wizją walczymy, bo wiemy, do czego ona doprowadzi. Niestety dzisiaj rządzący chcą właśnie takiej Polski, jakichś czekoladowych ptaków, jakichś tęczowych pochodów 11 listopada. Polski patriota wie, że naszym godłem jest orzeł biały, że nasze barwy to biel i czerwień nieprzypadkowo, bo one symbolizują wartości dla nas najważniejsze. I co do opętania, no to powiem tak, jako ksiądz, że jednym z takich objawów opętania przez złego ducha. My wierzymy, że zły duch jest, bo o tym czytamy w Piśmie Świętym, że diabeł jak lew ryczący krąży wokół nas, szukając kogo pożreć. On jest ojcem kłamstwa. Zobaczmy, jak wiele dzisiaj w przestrzeni publicznej właśnie za sprawą rządzących jest zakłamania, kłamstwa w mediach, które nawet nie potrafią uczciwie pokazać sukcesu, jakim był wyjazd pana prezydenta Andrzeja Dudy do Londynu, ale to jest tylko przykład z ostatnich dni. Media totalnie zakłamują naszą rzeczywistość, a więc jeden z podstawowych przymiotów diabła, złego ducha jest, można powiedzieć, na sztandarach tej formacji. Dalej nienawiść. Popatrzmy, jak zachowuje się chociaż taki pan Niesiełowski i wielu, wielu innych. To są klasyczne oznaki tego, że ci ludzie nie mają Pana Boga w sercu. Musimy się za nich modlić jako chrześcijanie, żeby się nawrócili, żeby Pan Bóg od nich zabrał
tego ducha, żeby, złego ducha, żeby pomógł im to przezwyciężyć. Dla mnie takim klasycznym przykładem jest także wspomniana tutaj wielokrotnie, zresztą o tym pisałem na froncie, pani Gronkiewicz-Walc, pisałem na froncie prosząc, żeby wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, a więc ruchu charyzmatycznego, z którego ona się wywodzi, bo starsi może wiedzą, młodzież nie, że Hanna Gronkiewicz-Walc kiedyś kandydowała na prezydenta, przeciwko zresztą Lechowi Wałęsie, i modliła się tutaj na Jasnej Górze w językach, w jakichś modlitwach o uzdrowienia, podnosiła wysoko ręce do góry. No a dzisiaj zaprasza Madonnę na 15 sierpnia, na 1 sierpnia zaprasza Golgotę piknik. No to czego to jest oznaką? To jest też, kiedy patrzę na tą historię, to przypominają mi się słowa świętego Pawła, które są dla nas wszystkich ostrzeżeniem, że ci, którzy mocno dzisiaj stoją na nogach, muszą patrzeć bacznie, żeby nie upaść, bo można być blisko Pana Boga, można być nawet księdzem, biskupem, kardynałem, bo przecież takie też mamy przykłady, ludzi, którzy pomimo tego bardzo nisko upadli, bardzo mocno dali się zwieść złemu. I ja mówię to całkowicie świadomie i powiem szczerze, się modlę, żeby Pan Bóg to od nas zabrał. I to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, ja osobiście odbieram w kategoriach cudu. Bo przy tej całej machinie mediów, przy tej całej nienawiści, którą obrzucano i obrzuca się cały czas polskich patriotów, no rzeczą niemożliwą było pokonanie w wyborach prezydenckich Bronisława Komorowskiego. To jest jakiś cud, że udało się no jakoś przebić przez te wszystkie kordony zakłamania, nienawiści. To jest oczywiście efekt wielu składowych, także tej wielkiej pracy u podstaw, którą również Państwo robicie, no bo takie spotkania, to, że dzisiaj się ludziom chce, chociaż mogą obejrzeć sobie w internecie dzisiejsze spotkanie, przyjść fizycznie, razem spotkać, razem sobie uścisnąć dłoń, to są niezwykle ważne momenty. Jako historyk, który zajmuje się dziejami opozycji, chciałem powiedzieć, że to właśnie tego typu spotkania rozwaliły komunizm w latach 80. Nie Lech Wałęsa, nie manifestacje, bo ZOMO było tyle, że mogli na każdego po kilku pałkarzy wysłać, ale właśnie tego typu spotkania, kiedy ludzie stawali się wolni, kiedy potrafili wybierać między dobrem i złem, kiedy potrafili cały chłam zakłamania odrzucić i sami szukać źródeł, korzeni, inspiracji. I to się dzisiaj w Polsce dzieje. Masa przykładów, bo ja dzisiaj głównie mówię o środowisku kibicowskim, ale także kluby Gazety Polskiej, z którymi jestem też związany, bo założyłem klub Gazety Polskiej w Pile, który prężnie działa i wspiera te środowiska młodzieżowe, młodzieży narodowej, młodzieży wszechpolskiej, która w Pile działa, pilskich patriotów, a więc środowiska związanego z kibicami Lecha Poznań. My się nawzajem wszyscy ubogacamy i to jest olbrzymia praca, którą wykonaliśmy, ale w której też nie możemy spocząć, bo nic jeszcze żeśmy tak naprawdę nie wygrali. Mało tego, jeżeli się komuś wydaje, że jak PiS teraz dojdzie do władzy, to się wszystko zmieni. Nie, bo jest tyle różnych przestrzeni, które po prostu trzeba od fundamentów naprawiać i zmieniać, że najbardziej realny jest ten długi marsz, o którym my mówimy. To jest nasz faktyczny cel. Żebyśmy byli przygotowani na to, żeby za 10, 15, 20 lat mieć pięknych ludzi, których dzisiaj mamy pośród młodzieży, którzy będą w stanie się poświęcić, dla których nie będą wcale ważne najważniejsze dobra tego świata, ale którzy będą mieli ideę w sercu i z miłości do ojczyzny, ale także do swoich bliskich, będą w stanie się poświęcić, bo jeżeli dzisiaj nie obronimy chrześcijaństwa w Europie, to nie będzie nas. Nic nie będzie. Przyjdą czasy ostateczne. Jeżeli damy sobie wyrwać z serca to, co budowało naszą ojczyznę przez ostatnie 1000 lat i co budowało Europę, a Europa dała sobie to wyrwać, można, ci, co jeżdżą na zachód, mogą powiedzieć, jak to jest, jakie to jest uczucie, kiedy się jedzie Berliner Ringer i widzi kościoły
przerobione na meczety, kiedy się w Holandii idzie do jakiejś, jest się zaproszonym do restauracji, a restauracja jest w kościele, albo dyskoteki, albo domy publiczne, kiedy się zabrania noszenia krzyży, kiedy zabrania się obchodzenia i symboliki chrześcijańskiej w świętach Bożego Narodzenia, to wszystko nas może czekać, jeżeli dzisiaj wszyscy nie staniemy w jednym szeregu i nie sprzeciwimy się wrogom, naszym wrogom i złemu duchowi. Jeszcze raz do tego wrócę, bo tego dotyczyło pytanie. Zły duch krąży, szukając kogo pożyć, a jak mówią nasi wielcy mistycy, siostra Faustyna i wielcy święci naszego narodu, których Pan Bóg nam pobłogosławił, bo mamy ich wielu, tylko trzeba troszeczkę słuchać, co oni nam mieli do powiedzenia. Oni mówili, że musimy bardzo tych wszystkich spraw pilnować, bronić, bo jesteśmy ostatnim narodem, który jeszcze to wszystko może ocalić w Europie. Zobaczmy, tutaj no dzisiaj byłem wzruszony tą całą kolekcją. To jest przepiękne miejsce. Bardzo gratuluję jeszcze raz i panu prezesowi, i wam, kochani, takiego muzeum, bo to jest niebywałe, co tutaj się udało zgromadzić, ale chciałem w kontekście Jana Pawła II i spraw, o których rozmawiamy, przypomnieć pielgrzymkę papieża Benedykta, kiedy przyjechał do Polski. Oczywiście już na dzień dobry próbowano zupełnie rozmydlić sens tej pielgrzymki, jej duchowe przesłanie, bo pamiętamy, jak mówiono, sentymentalna podróż śladami Jana Pawła II i tak dalej. Nie. Papież przyjechał, żeby sam użył tego sformułowania, żeby nas, Polaków, zaprosić do krucjaty XXI wieku, która musi wyruszyć razem z Piotrem naszych czasów na przekór dzisiejszym wrogom Kościoła, Pana Boga, chrześcijaństwa, także Polski. Jesteśmy do tego ciągle wyzwani. Dziękuję za miłe słowa. Kolejne pytanie. Księże drogi, temat został wywołany, więc pozwolę sobie go troszkę kontynuować, bo to co ksiądz mówił o obronie, o konieczności obrony chrześcijaństwa, obrony naszej wiary i tradycji, kultury, w kontekście tego, co widzimy, zwłaszcza na YouTubie, na tych wszystkich filmach z Niemiec, z Francji, ze krajów skandynawskich i to, co nam się stale wytyka, że przecież tylu nas katolików, a gdzie nasze katolickie zasady, chrześcijańskie zasady miłości bliźniego. Proszę o wskazówkę praktyczną, jak się bronić przed tymi atakami, które no, często są wywoływane, ale dzisiaj zwłaszcza. Przecież prymas Wyszyński mówił jedno, prawda? Mówił o tym, że przede wszystkim musimy myśleć o naszej ojczyźnie, o tym miejscu danym nam na ziemi. Ale to dzisiaj jakby nie wystarcza. Bardzo proszę o takie kompendium. Tak, bardzo się cieszę, że pani redaktor przywołała tutaj postać wielkiego prymasa, kardynała Wyszyńskiego, bo on dokładnie powiedział te słowa, które dzisiaj są adekwatne do tego, co przeżywamy. Co do tego właśnie przebaczania, miłości bliźniego, no to najbardziej zawsze śmieszy mnie, że tych argumentów używają najwięksi wrogowie i Kościoła, i chrześcijaństwa, którzy z Panem Bogiem nic nie mają wspólnego, a którzy właśnie w imię walki z chrześcijaństwem próbują nam zaszczepić to, co dzisiaj miejsce ma w Europie, islamizację Europy, bo u nas po Soborze Watykańskim II troszeczkę niestety na dalszy plan zeszło to wezwanie, które było przypisane Maryi Wspomożycielce Wiernych, która jest bardzo czczona w moim zgromadzeniu, Maryjo Walczącego Kościoła. My jesteśmy Kościołem ciągłej walki między dobrem a złem. My musimy walczyć o to, żeby na świecie panowało Christianitas, Królestwo Boże. I w przypadku, który dzisiaj ma miejsce, musimy zrobić wszystko, żeby uczciwie rozmawiać o tej sytuacji, która ma miejsce. To nie są żadni uchodźcy prześladowani, przecież widać tych uchodźców, którzy potrafią kilka dni walczyć na Węgrzech, na granicach. Jakimś dziwnym trafem, większość z nich to są młodzi mężczyźni. Gdzie są ich kobiety i dzieci? Zostali w krajach prześladowanych, więc trzeba po prostu uczciwie patrzeć,
otwartymi oczyma na to, co się dzieje i widzieć, jakie to jest zakłamanie. I widzieć w tym kolejną odsłonę walki, o której dzisiaj mówiliśmy. I naszym obowiązkiem jest bronić naszego Kościoła, naszej ojczyzny, tak samo, jak to robimy. Bo cały czas, bo to, o czym dzisiaj była mowa, no to jest ciągła walka o to, żeby zachować to serce narodowe w najmłodszych, w dzieciach i młodzieży. A przecież też nie jest nam łatwo, bo popatrzmy, że historię, literaturę wyrugowało się ze szkół. Przecież to zrobił obecny rząd. Że dzisiaj, co to dzisiaj znaczy polska racja stanu? No trudno się zorientować. Raz się chwalą, że mają najlepsze stosunki z Rosją od nie wiadomo kiedy, później nagle się okazuje, że żadnych stosunków nie mają, że dzisiaj, tak jak mówiłem, jesteśmy długopisem, który podpisuje tak, jak padają rozkazy z Berlina, a nie mamy swojej wizji polityki i nie potrafimy stanąć u boku naszych bratnich narodów, które w historii, szczególnie Węgrzy, no dawali świadectwo tego, że jesteśmy dla nich narodem ważnym, że w historii znajdziemy wiele takich momentów, kiedy Polacy i Węgrzy, wtedy kiedy trzeba było walczyć o wolność, nawzajem sobie pomagali. No dzisiaj tego wszystkiego nie ma, no i właśnie dlatego trzeba odzyskać. No taka jest moja odpowiedź, no cóż tu więcej powiedzieć. To co dzisiaj próbują nam media mainstreamowe płaczącym głosem opowiadać o imigrantach, to naprawdę nijak się ma ani do miłości bliźniego, ani do stawiania drugiego policzka, no to też takie argumenty padają i tak dalej, czy jak mówiła jedna z czołowych feministek Szczuka, że będziemy się martwić terrorystami, jak się okaże, że oni są terrorystami, a na razie się nie ma czym martwić. Więc zupełny obłęd. My wiemy, kim ci ludzie są i musimy zrobić wszystko, żeby Polskę ocalić. I kolejne pytanie. Proszę księdza, ja mam prośbę taką, bo będąc w Gdańsku, prosiłabym bardzo, jakby ksiądz zwrócił uwagę kibicom Lechii Gdańsk, żeby wzięli w opiekę cmentarz, gdzie są pochowani bohaterowie, obrońcy Poczty Gdańskiej i obozów koncentracyjnych na Pomorzu. Sztutów na Zaspie. Tak. Ale sprzątamy te groby. O co chodzi? Jest tam z tyłu cmentarza osiedle i tam jest boczna furtka. Przez tą boczną furtkę mieszkańcy tego osiedla wzięli sobie za punkt honoru z pieskami wyprowadzać na cmentarz i on te psy się na świętej ziemi, to jest święta ziemia naszych bohaterów. Po prostu się załatwiają. Ja dzwoniłam będąc w Gdańsku, dzwoniłam do urzędu miejskiego, no po prostu nie dostałam odpowiedzi, napisałam nawet i dalej to jest ten proceder. To jest jedna sprawa. Druga sprawa młodzieży. W tej chwili się straszy młodzież, że starsi muszą dalej pracować, a dla nich nie będzie miejsca. To są niewygodni. Takich bohaterów młodych, obecnych, którzy narażają swoją młodość, swoje perspektywy przyszłościowe, to teraz chce się pozbyć rządząca junta, że tak powiem. Chce się pozbyć ich, bo niewygodni są. Więc jak ksiądz widzi, żeby ochronić tą młodzież, żeby nie wyemigrowała, żeby właśnie podjęła tą walkę na miejscu. Bo jak mówił mój ojciec świętej pamięci, który był AK-owcem, że emigracja nie wywalczy wolności, tylko tu na miejscu musimy walczyć. Dziękuję bardzo. No tak, kardynał August Kląd, po nim się dzisiaj bardzo nawet wzruszyłem, że jest pamiątka w muzeum. Jego kapelusz kardynalski, on był salezjaninem mam jako historyk ten zaszczyt, że wiele też o nim piszę, szukam różnych materiałów. To był polski prymas, który stworzył specjalne zgromadzenie zakonne, które
którego ideą było to, że mają wyjechać po całym świecie, wszędzie tam, gdzie są Polacy, bo jak mówił prymas, i to jest ważne jego zdanie, na wychodźstwie polskie dusze giną. I oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać młodych ludzi w Polsce. Być może jest to celowe i pewnie kiedyś przyjdą takie analizy, które właśnie zbadają, jak to się stało, że tylu młodych ludzi z Polski wyjechało, że tyle im się obiecywało i nic z tego nie wyszło, że ci ludzie mogą się niestety dla nas okazać bezpowrotnie straceni, bo miałem okazję być w różnych miejscach Europy, w polskich misjach katolickich, głosiłem wykłady, czy mówiłem kazania z okazji patriotycznych świąt i rzeczywiście kościoły, także środowiska kibicowskie, to są takie środowiska, które no, chociaż raz w tygodniu powodują, że ci Polacy się spotykają, że są razem, że mogą jakoś dla siebie być wsparciem. To są bardzo ważne momenty, no ale też z tych propozycji korzysta niewiele osób, no bo kiedy głosiłem kazanie o poznańskiej piątce w Berlinie, w polskiej misji katolickiej, na obiedzie mówię księdzu rektorowi, księże, jakie wy macie kościoły pełne, nie? On mówi, no tak, razem może jak wszystkich policzymy, to się 20 tysięcy uzbiera ludzi, ale w Berlinie jest 200 tysięcy Polaków. Więc zagrożenie jest oczywiście wielkie i trzeba wszystko robić. To jest niezwykłe wyzwanie. Zobaczmy, jaką przed jakim trudnym zadaniem staje dzisiaj nowy prezydent i miejmy nadzieję nowa władza w Polsce. Bo on rzeczywiście tutaj na pewno jest na rękę, że większość młodych ludzi wyjeżdża, bo oni doskonale wiedzą, że będzie spora część takich, którzy dadzą się zasymilować ze społeczeństwem Zachodu, którzy dadzą sobie wykorzenić polskość, że kolejne pokolenie już może nie mówić po polsku, że trzeba mieć niezwykle silny kręgosłup, bo z takimi mamy do czynienia emigrantami jeszcze z początków wieku, że w którymś tam pokoleniu w Stanach Zjednoczonych pięknie wszyscy po polsku mówią, ale no, takich jest niewielu, więc trzeba zrobić wszystko dzisiaj, żeby tym młodym ludziom dać po prostu perspektywy. Ja wierzę, że takie programy są przygotowane, żeby w Polsce rodziły się dzieci. I słyszymy, że takie zapewnienia ulg na dzieci i tak dalej no, pojawiają się w programach na szczęście głównej partii opozycyjnej. Natomiast no, ciągle powtarzam, trzeba budować długą drogę, która właśnie nam pozwoli na to, że nikt z Polski nie będzie chciał wyjeżdżać. Że ci młodzi ludzie będą właśnie tutaj chcieli realizować swoje marzenia, swoje plany, bo Polska będzie wielkim i silnym państwem. I to jest nasz cel, do którego musimy dążyć i o co musimy się modlić też. Kolejne pytanie. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jacek Drona z tej strony. Witam księdza serdecznie. Ja mam takie pytanie. Czy ksiądz nie ma wrażenia, że po części za stan świadomości obecny, czy może troszeczkę wcześniejszy też, odpowiada Kościół, szczególnie ten Kościół, nazwijmy to taki, no ten podstawowy, można powiedzieć, ze względu na to, że ja też bardzo dużo jeżdżę na różnego rodzaju spotkania, wykłady, można powiedzieć, że permanentnie jeżdżę. I często okazuje się, że na prowincji to tak naprawdę jedynie Kościół jeszcze dysponuje jakąś tam infrastrukturą. Proszę zobaczyć, że małe komisariaty zostały zamknięte, Poczta Polska, urzędy, tak naprawdę domy kultury, różnego rodzaju ośrodki, które kiedyś jeszcze funkcjonowały, w obecnej większości przypadków to wszystko jest na głucho zamknięte, często w ruinie. Oprócz remizy, gdzie jakieś tam potańcówki, czy jakieś tam odbywają się pseudoartystyczne czasami występy, tak naprawdę to Kościół dysponuje jeszcze jakimiś salkami, nie salkami. Ja tam często okazuje się, że no, proboszcz mówią, czy spotykam się właśnie z taką opinią, że patronem proboszczów jest święty spokój, nie? Że jest
najbardziej znany święty wśród proboszczów. I mam często właśnie takie wrażenie, nie? Że zamiast próbować tą jeszcze zostałą populację, bo niektóre tereny są praktycznie już wyludnione, można powiedzieć. Widziałem na przykład w byłych tam krajach bloku wschodniego, Bułgaria, gdzie całe wioski są puste. U nas też w niektórych miejscach, szczególnie po PGR-ach, wiadomo, że ta emigracja spowodowała, że no, że ci ludzie, przede wszystkim starsi, zostali lub jacyś tacy, powiedzmy, najmniej aktywni, którzy nie potrafili. I teraz to często stoi niewykorzystane. Księża nie potrafią nawet właśnie zapraszać takich osób jak tutaj jak ksiądz, no, to co Krzysiu to zaprasza praktycznie, no, co tydzień jest tu ktoś, który coś pozytywnego przekazuje. Z jednej strony te wartości patriotyczne, z drugiej strony nawet te patriotyczno-religijne, czy nawet jakieś kulturotwórcze. Czy jak ksiądz się właśnie do tej sytuacji odnosił? Właśnie tego typu działań, wiadomo, że działania, tak jak ksiądz powiedział, że tą rewolucję Solidarności to zgotowali ludzie, którzy zaczęli się spotykać, zaczęli niezależnie myśleć, a nie tam jakiś jeden czy drugi obecny celebryta, który krzyczy, że to przez niego się wszystko stało. Czy jakby nie warto jeszcze raz próbować powrócić do tej praktyki organicznej, bo ona jest chyba najbardziej skuteczna, bo zawsze ten pierwiastek w tym człowieku jakiś pozostaje, ta ciekawość, nawet jeżeli mówimy o co dziesiątym, co dwudziestym, to warto dlatego co dziesiątego czy dwudziestego, no nazwijmy to, wysilać się i to wszystko robić. Dziękuję bardzo. No bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście nie podzielam tej wizji pesymistycznej, bo mi się akurat wydaje, że większość księży, większość parafii, no to są dzisiaj takie centra kultury. Może tego w dużych miastach nie widać, bo jest bardzo dużo kościołów, prawda, dużo różnych możliwości. Nie ma też w mniejszych miejscowościach takich możliwości, jak wy macie chociażby tutaj tą piękną salę, gdzie można takie spotkanie zorganizować, ale z własnego doświadczenia większość spotkań, które kibice ze mną organizowali, to nie są domy kultury, ale przeważnie właśnie salki, bo ksiądz im da tą salkę za darmo tej młodzieży, że mogą się tam spotkać. I oczywiście jest wiele do zrobienia, żeby zagospodarować te wszystkie budynki, które pozostały po wprowadzeniu katechezy, prawda? To troszeczkę jest wyzwanie dla Kościoła, ale to nie jest tak, że Kościół o tym nie myśli. Ja chciałbym powiedzieć, że w tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin świętego Jana Bosko, założyciela mojego zgromadzenia. I to był ten święty w Kościele, który troszeczkę epokę wyprzedził i on właśnie zaczął robić to, o czym Pan mówi, że zapraszał młodych ludzi do Kościoła nie tylko po to, żeby się mogli pomodlić, ale żeby mogli się czegoś nauczyć, żeby mogli odrobić lekcje, żeby mogli zdobyć zawód, żeby mogli sobie pograć w piłkę. Stworzył całą ideę wychowania oratoryjnego, właśnie takiego miejsca, gdzie będzie i modlitwa, i szkoła, i boisko. I dzisiaj myśli się o tym bardzo mocno, żeby właśnie w tym kierunku uaktywnić nasze parafie w całej Polsce. A miałem ten zaszczyt przez ostatni rok być w takiej grupie salezjanów i salezjanek, która w ramach prac Komisji Episkopatu Polski do spraw szkolnictwa i wychowania katolickiego przygotowywała te materiały i właśnie ta Komisja Episkopatu Polski poprosiła mnie, żebym przygotowała taką konferencję dla księży o doświadczeniu księdza Bosko właśnie z zachętą do tego, żeby dzisiaj nasze plebanie, salki stały się takimi oratoriami, a więc miejscami, gdzie ta młodzież będzie mogła przyjść, spotkać się, gdzie będą dla nich organizowane różnego rodzaju spotkania, takie, gdzie otrzymają to, czego nie otrzymują chociażby w szkole. I samo to, że takie myśli się pojawiają, to już jest dobra droga, bo wydaje mi się, że większość księży jest wierząca i w większości księży zależy na tym, żeby było dobrze i w Kościele, i w Polsce, i że będą na to otwarci. Wydaje mi się właśnie, że w mniejszych miejscowościach to widać.
gdzie parafie to są rzeczywiste takie centra kultury, oddziaływania społecznego, gdzie właśnie, tak jak niestety w latach 80., bo takich czasów dożyliśmy, że wszystko to, co prawe, co patriotyczne, no dzisiaj z powrotem musiało wrócić do salek katechetycznych, do kościołów, bo w tym głównym nurcie nie ma miejsca na tego typu spotkania. I no bardzo za ten głos dziękuję, bo to jest wyraz troski, ale też właśnie konkretnego pomysłu, prawda, na to, jak dzisiaj Kościół powinien być obecny wśród młodych ludzi. No cieszę się, że te nasze myśli i moje doświadczenie pracy chociażby w tej komisji, która świadczy o tym, że Kościół dzisiaj w Polsce tak patrzy i widzi taką potrzebę i robi wszystko, żeby na tym polu jak najwięcej parafii uruchomić. Miejmy nadzieję, że to się uda. Na tej sali jest wiele pozytywnie zakręconych osób, między innymi jest pani Krysia. Pani Krysiu, proszę. Jeszcze mi proszę, Krystyna z Zabrza. Ja jednak dużo pracuję z młodzieżą. 12 rok jestem nauczycielką na emeryturze, mam wiele czasu. Jestem obrońcą Krzyża i Prawdy Smoleńskiej. Od 12 sierpnia 2010 po 4 doby pilnowałam w ruchu ciągłym pod Pałacem Prezydenckim. Głównym opiekunem byłam pani Kociąt, czyli walkę. Wszystkich ich przekonałam. Ale jeśli chodzi o Śląsk i nie tylko Śląsk, to bardzo optymistycznie ksiądz patrzy. Proszę zejść naprawdę w teren. Proszę posłuchać, jakie to piosenki śpiewa młodzież. Żadnej. Nawet jednej zwrotki. Mamy za dużo gołębi wśród księży, bynajmniej na Śląsku i nie tylko. Coraz częściej muszę ja z moją flagą chodzić na główne uroczystości ojczyzny, ponieważ tej flagi po prostu księża u nas na Śląsku nie znoszą i wysyłają proboszczy, że muszę ją zdjąć, czego nie czynię. Najwyżej przechodzę z bocznej nawy na środek. Nawet na Jasnej Górze zdarza się, że są msze za ojczyznę i nie śpiewa się Boże coś Polskę. I ciągle się wydaje, jakby to już problem był wygrany. A to nie, bo to nie prezydent będzie mógł wygrać Polskę. Musimy wygrać wybory i prezydentowi dać 300 co najmniej posłów. I wtedy będziemy mogli mówić, że się coś zmieni, bo my tylko mówimy, że się zmienia. Ale naprawdę tak nie jest. My musimy sami zacząć po prostu to tworzyć, a nie tylko myśleć. Gorzko jest, bardzo gorzko. Ja 19 cały dzień byłam na Jasnej Górze i 20. I poza mszą, które były cudowne, które były wspaniałe, tyle set ludzi. Ale potem jeszcze nie poczekali na ostatnie pożegnanie kościelnych sakramentów, nawet nie wykonano do końca. Już autobus jest najważniejszy, już gonitwa. Po prostu nie ma tam Polski już potem. Nie ma klubów dyskusyjnych. Nie ma. I dlatego martwię się i jest mi przykro, bo nawet i w tonie księdza tutaj słyszę, że Prawo Sprawiedliwość to nie, to nic nie potrwa, to się nic nie uda. To znaczy za 15-20 lat dopiero, a co teraz w tych 15 latach zrobimy? Polski nie będzie już 1 maja 2016, jeśli my nie damy optymizmu, bo tylko Jarosław Kaczyński może poprowadzić do zwycięstwa, a inni mogą pomóc. Tak, dziękuję pięknie za ten głos. Widocznie mnie pani nie słuchała. Do końca mnie pani nie słuchała, bo nie ma innej drogi jak zatrzymanie dzisiejszej dęgregolady przez wygranie wyborów. Trzeba zrobić wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało. Natomiast mi chodzi o to, że niestety dzisiejsza elita, tak zwana elita polityczna, także po prawej stronie, no dała nam chyba w ostatnich latach wiele przykładów tego, że za dobrze z nią nie jest. Bo jeszcze raz przypomnę, skala przechodzenia posłów Prawa i Sprawiedliwości do wrogiej formacji jest przerażająca, proszę pani. Dzisiaj proszę zauważyć, że czołowe postacie
sztabu wyborczego Platformy, to są byli czołowi działacze Prawa i Sprawiedliwości, niestety. I trzeba stać w prawdzie, a właśnie nie gadać i się oszukiwać, tylko stanąć w prawdzie. Tak dzisiaj jest. Co do Śląska, nie znam za bardzo akurat tego regionu, chociaż mam takie doświadczenia, bo byłem wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym męczenników II wojny światowej i akurat byłem postulatorem jednego z naszych współbraci salezjanów z Bierunia. Nie jest to wcale jakaś aglomeracja wielka na tle, nie wiem, Zabrza, Katowic czy Chorzowa i właśnie ci Ślązacy, ludzie, którzy tam mieszkają, w tych małych miejscowościach, mówią, że cały Śląsk psują te duże aglomeracje, czyli ludzie znikąd, którzy się tam najechali i myślę, że z prawdziwymi Ślązakami, którzy dali dowód swojego patriotyzmu w powstaniach śląskich, nie ma problemu. Problem jest taki, jaki jest we wszystkich dużych miastach. Czyli ludzi znikąd, bez korzeni, tych, których zwykło się w naszych środowiskach nazywać lemingami. I to jest prawdziwy problem, bo nie ma go tam, gdzie są ludzie zakorzenieni, gdzie są pokoleniowe rodziny i tam bije serce Polski. To jest jedna rzecz. I oczywiście, jeszcze raz, powtarzam, że jest nam potrzebny długi marsz. To jest rzeczywistość. Właśnie trzeba się obudzić, bo jeżeli ktoś myśli, że coś się zmieni i wszystko się nagle zmieni w październiku, to się myli. To jest ogrom wieloletnich, trudnych decyzji, prac, budowania także świadomości społecznej. To nie będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że jak będziemy mieli 300 posłów, to Polska będzie ocalona. Nie. Nie, my musimy się modlić, żeby tak się stało, żebyśmy mieli tych 300 posłów, żeby przeforsować takie ustawy, żeby się w Polsce zaczęły faktyczne przemiany, ale my musimy patrzeć w dalszej perspektywie. Bo ten, kto patrzy w perspektywie miesiąca, bo za miesiąc będą wybory, no to już jest w błędzie, że to nic w Polsce nie zmieni. Właśnie nie po to są gadania. Właśnie chciałem przedstawić nasz pomysł. Długi marsz, budowanie młodych serc, wpajanie im takich wartości, które pozwolą im wszystko przetrwać. I wtedy naprawdę zwyciężymy. Proszę zobaczyć, że przez 25 lat nie zrobiliśmy praktycznie nic. Bo oczywiście prawica nie rządziła w Polsce nigdy tak naprawdę dłużej, żeby mogła przeprowadzić jakieś realne zmiany. Może się tym razem uda. Ale my żyjemy dzisiaj w państwie, gdzie marsze żołnierzy wyklętych ku czci naszych bohaterów idą ulicami bohaterów Stalingradu, Armii Ludowej, Marcelego Nowotki, Stefana Okrzei. Wymieniam ulicę z Piły, którymi idzie, że w Gdańsku, mieście Wolności i Solidarności, jest ulica Dąbrowszczaków, a więc komunistycznych siepaczy, którzy gwałcili zakonnice, mordowali katolicką Hiszpanię. No to jest rzeczywistość, w której się żyjemy i to wszystko powolutku trzeba zmieniać. To nie jest program na rok, na 5 lat, ale to jest długofalowe i dlatego ja mówię o tym długim marszu. Pani widocznie mnie źle zrozumiała, ale też bardzo się cieszę, że tacy ludzie jak pani są, bo każdy z nas jest bardzo ważny i wrażliwość i doświadczenie każdego z nas jest ważne. Moim marzeniem jest też to, żeby młodzież śpiewała wszystkie zwrotki, ale zapewniam panią, że młodzież kibicowska zna i wszystkie zwrotki Roty, i hymnu państwowego. To są chyba jedyne środowiska, które przy uroczystościach patriotycznych śpiewają wszystkie zwrotki. Także hymnu Boże Coś Polskę. Zapraszam na naszą pielgrzymkę kibiców i będzie pani widziała dużo biało-czerwonych flag, dużo patriotycznej młodzieży, więc nie jest tak zupełnie, że my tylko mówimy, bo właśnie staramy się coś robić. Jeżeli dzisiaj na ulicach polskich miast są manifestacje przeciw islamizacji Europy w takiej, a nie innej liczbie, jeżeli dzisiaj na ulicach zmanierowanej Warszawy idzie, tak jak w sobotę uczestniczyłem w Marszu Narodowych Sił Zbrojnych, jeżeli w Polsce tylu ludzi maszerowało w obronie telewizji Trwam, jeżeli 100 tysięcy przyjeżdża na Marsz Niepodległości, no to nie jest właśnie tylko gadanie, ale to są konkrety i myślę, że one przyniosą błogosławione owoce. I
Dobrze, że są tacy ludzie jak pani. Trzeba księżom zwracać uwagę, oczywiście. Przecież księża to nie są święte krowy, żeby im nie zwracać uwagi. I myślę, że trzeba się upominać o to, żeby były msze za ojczyznę, żeby były odpowiednio dowartościowane nasze narodowe święta, także w kościołach, żeby księża się nie bali, poruszali tematy społeczne i polityczne na kazaniach, bo Kościół nie jest wcale polityczny, bo Pan Jezus nie był polityczny. My mamy, naszą polityką jest Ojcze Nasz, naszą polityką jest Ewangelia, to jest nasz program i o tym musimy mówić. I warto też upominać. Ja zawsze, jeżeli ktoś mnie upomina, a zdarza się to często, przyjmuję i staram się przemyśleć, czy rzeczywiście ten ktoś nie ma racji i jeżeli coś mogę zmienić, to zmieniam. No. I myślę, że większość tak robi. Także ja bym może tak pesymistycznie nie patrzył, ale oczywiście każdy ma inną wrażliwość, inaczej postrzegamy rzeczywistość. Najważniejsze, żebyśmy mieli cel jeden, prawda? Bo wtedy się uda. Księżna Jarosławie, idziemy z pytaniami od tyłu. Ja jeszcze mam takie pytanie do księdza, przepraszam, że tak zabieram głos. Chodzi mi o, ksiądz mówił o Węgrzech i o naszych sąsiadach Słowianach, ale tam jest zmiana konstytucji, tam jest Boże chroni Węgry, a u nas... No to właśnie dlatego trzeba tak wygrać wybory, żeby zmienić konstytucję. Ale chwileczkę, dlaczego władze kościelne opóźniają beatyfikację naszego prymasa, ojca narodu, księdza prymasa Wyszyńskiego? Nie, tu muszę zaprotestować, bo to jest nieprawda. Wie pani, no, ogłoszenie świętym i błogosławionym to nie jest koncert życzeń, tylko to są bardzo skomplikowane badania, także naukowe, także modlitwa w intencji cudu, bo kardynał Wyszyński nie był męczennikiem, tylko potrzebujemy cudu, a tego cudu nie ma. I zapewniam panią, że jeżeli taki cud się pojawi, to zostanie wyniesiony na ołtarze. To nie jest tak, że ktoś coś blokuje, no to jest po prostu nieprawda. Wielu wielkich świętych czekało wiele, wiele lat, nieraz wieków. Najlepszy przykład świętej Jadwigi Królowej, którą kanonizował Jan Paweł II, a tyle lat proces beatyfikacyjny się toczył. To nie jest tak, że ktoś blokuje, czy próbuje złośliwie działać. My, kardynał Wyszyński jest sługą Bożym jest prymas August Chlond, także wielka postać, o której się niestety zapomina. Mamy w tej chwili 120 przeszło sług Bożych, męczenników II wojny światowej, którzy też oczekują już w Rzymie na beatyfikację, a wśród nich słynna rodzina Ulmów, która może stać się darem wielkim dla Polski, kiedy dzisiaj nas się oskarżą o antysemityzm, a przypomnę, że to była cała rodzina rozstrzelana za to, że ukrywali przez wojnę Żydów. Wielu, wielu ludzi czeka dzisiaj pięknych postaci na beatyfikację i kanonizację, właśnie dlatego, że Kościół musi mieć pewność, dlatego to są takie procedury i one są niezmienne. I tu nikt nikomu nic nie powstrzymuje. A jeszcze i drugie. Zbieraliśmy podpisy, żeby ogłosić Jezusa Chrystusa Królem Polski. Możemy ksiądz coś powiedzieć na ten temat? Tak, no przecież było już ogłoszone, było ogłoszenie Episkopatu Polski, że w przyszłym roku intronizacja będzie miała miejsce w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. To już było ogłoszone. Kolejne pytanie? To nie będzie pytanie, to będzie raczej stwierdzenie. Troszkę kontynuując to, co ksiądz mówił o marszu. Proszę nie wychodzić, bo to będzie do pana. Ja chciałam powiedzieć o tym, że pan Michnik, jak został przeprowadzony do klubu Krzywego Koła, który był kuźnią lewactwa i masońskich ideologii, miał lat 13. W związku z tym ten marsz trzeba zacząć jak najwcześniej, dlatego mówiłam, że będę mówiła do pana. Bo to jest fantastyczne, że są ludzie, którzy tu przychodzą z takimi małymi dziećmi. A przy okazji te dzieci się tak fantastycznie zachowują, czyli nie jest to ich pierwszy raz. I za to chciałam państwu serdecznie podziękować, bo to jest ta kuźnia, to jest to ten początek marszu. Wbrew temu, co się mówi, proszę zobaczyć, ile młodych małżeństw z dziećmi właśnie bierze udział chociażby w Marszu Niepodległości, prawda? To jest też dla mnie fenomen i wzruszające, co mnie bardzo wzrusza,
Zresztą mój brat, który jest związany z Ruchem Narodowym w Gdańsku, był przez jakiś czas prezesem Unii Polityki Realnej w Gdańsku, jeździ z małymi córkami. Najstarsza ma 5 lat, najmłodsza roczek i zawsze na marszu z tymi dziewczynkami jest i jest wielu takich odważnych rodziców i oczywiście to, jaką naukę te dzieci odbiorą w domu, do jakiej wartości zostaną przyzwyczajone, to jest po prostu rzecz fundamentalna. I o tym my dzisiaj cały czas mówimy, że nasza propozycja, to wszystko, co robimy, także w naszych środowiskach kibicowskich, to jest skierowane właśnie do takich młodych ludzi, bo przecież na stadionach wielu jest nastolatków, dzieci, które widzą oprawę, którzy się spytają rodziców, a kto to był major Łupaszka, kto to jest Inka. I to przynosi jakieś tam owoce, bo wiele takich sygnałów do nas dociera, że to zainteresowanie już w szkołach podstawowych jest i że na przykład w Pile nam się udało właśnie dzięki koalicji wszystkich środowisk prawicowych, bo uważam, że w tych małych miejscowościach kłócenie się między sobą to jest jakaś w ogóle wielutna bzdura, że tylko właśnie razem możemy cokolwiek zmienić. I udało nam się tydzień żołnierzy wyklętych tak organizować, że w kilkunastu miejscowościach wokół Piły, aż do Chodzieży, Trzcianki, Złotowa, Wałcza i mniejszych miejscowości, no, codziennie coś się dzieje, to potem później kończy wspólny marsz w Pile, że właśnie wiele szkół podstawowych samo zaczęło się zgłaszać, że się zgłosiły drużyny harcerskie, które robią konkursy plastyczne. To się po prostu dzieje, no, tylko potrzeba tego impulsu i jedności, bo to jest to, o czym chciałem powiedzieć, myślę, zbliżając się do końca, że nam po prawej stronie jest bardzo jedność potrzebna i ona została okazana. W przypadku prezydenta Andrzeja Dudy, to co mówiłem, to ja odbieram to w kategoriach cudu, ale też dlatego, że wszyscy polscy patrioci, obojętnie czy z obozów narodowego, czy od Korwina, czy od kogo innego, głosowali na Andrzeja Dudę. I to warto pamiętać. To nie jest tak, jak zawsze można popełnić ten błąd, że się wszystkim wydaje, że teraz nagle, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie 50% społeczeństwa. Nie, to są ludzie, którym zależy właśnie na zmianach, a które będzie patrzeć i musi patrzeć polityką na ręce. Taki sam błąd w pewnym momencie popełnił Ruch Narodowy, któremu się wydawało, że te 100 tysięcy na Marszu Niepodległości to też są wszyscy zwolennicy pana Bosaka i nie wiem, Kowalskiego. To są błędy, które wszyscy wodzowie niestety naszych prawicowych partii popełniają, a tymczasem trzeba dużo pokory, umiejętności współpracy, bo naprawdę tylko jedność jest w stanie w Polsce coś zmienić. W dużych miastach może tego nie widać, ale mam wrażenie, że żyjemy tutaj, przynajmniej wy w Częstochowie czy ja w Pile, to są miasta, które się zwykło nazywać czerwonymi miastami, gdzie tylko jedność wszystkich, którym zależy na Polsce, może cokolwiek zmienić. Bo kiedy jedni będą sobie robili manifestacje rano, drudzy po południu, trzeci wieczorem i będą garstki, nic nie będziemy znaczyli. Ale jak zrobimy razem, to będzie nas dużo, będziemy silni, będzie nas widać. Może o nas i o naszej trosce o ojczyźnie usłyszą ci, którzy dostęp do informacji mają zablokowany, bo dali się uwieść światu, mediom, obecnie rządzącym politykom. To jest niezwykle ważne. I tyle. Zbliżam się z pytaniami do sceny. Proszę bardzo. Proszę księdza, ja dziękuję za bardzo miłe spotkanie, ale chciałem też powiedzieć od siebie takie. Ja jestem starym kibicem Rakowa. Naprawdę starym kibicem Rakowa od lat 50. I ponieważ tu nikt nie mówił specjalnie tylko mówiliśmy trochę i słusznie o polityce, to ja chcę powiedzieć, ja jestem kibicem od lat 50, tak jak powiedziałem. I chodziłem na te mecze, no może w życiu swoim byłem na 1000 meczów. I teraz ostatnio, co mnie uderzyło?
że chodzę na ten mecz i wydaje mi się, że wchodzę na stadion, jakbym wchodził, no nie wiem, do jakiegoś strasznego ministerstwa, które tam jest pod jakąś straszną ochroną, bo dostaję bilet. Muszę dać dowód osobisty. Ja już starszy facet. Podejrzewany jestem już akurat o jakieś, no po prostu bardzo niecne zamiary. Później idę na bramkę, dostaję w plecy taką bramką, po prostu, bo nie jest taki kołowrotek na Lakowie, tylko zainstalowali taką bramkę, że jak się tam dotknie ten bilet, to po prostu dostaję w plecy, to popycha człowieka. Jeszcze zaraz za tą bramką macanko, no coś niesamowitego, no w jakim ja kraju żyję. I teraz, i co ksiądz mówił? I jak mówimy, że jest reżim. Ten reżim widać właśnie tam na tym stadionie. To właśnie to człowieka z takim doświadczeniem jak ja. No przecież nawet za tej komuny, no chodziliśmy na ten stadion, nawet ludzie z flaszką chodzili sobie tam, łyknęli. Ksiądz może nie zna tych spraw, bo jest młodszy ode mnie, no. Ale ja bardzo dobrze pamiętam, bo i nieraz sobie tam łyknąłem. I to trzeba z to zwalczać, bo się odstręcza ludzi. No właśnie. To odstręcza jest, się to takich ludzi sam, jak ja, bo ja już parę razy miałem zamiar, a już machnę ręką. No i sam pan właśnie odpowiedział sobie na pytanie, bo to dokładnie temu odstręczaniu służą te wszystkie restrykcje. Bo ja może podam jeszcze kilka innych sytuacji. Tegoroczne obchody Święta Solidarności. Wielki festyn przygotowany przez Solidarność pod pomnikiem. Kibice Lechii zgodzili się być odpowiedzialnymi za uprawę, wnieść transparenty, race, żeby było szumnie, kolorowo. I proszę sobie wyobrazić, że od dworca głównego każdy młody człowiek, który szedł w szaliku, w koszulce, był spisany przez Milicję Obywatelską. Specjalnie mówię Milicję Obywatelską, bo dokładnie było tak w 80-tych latach. Właśnie po co? Żeby zbrzydzić, zohydzić tym młodym ludziom, 14-letnim, 13, 15, 16-letnim, bo jak on będzie wiedział, że ma iść z kolegami na jakąś patriotyczną manifestację i wyjdzie z kolejki i będzie co 5 minut spisywany przez milicję, no to mu się odechce, albo będzie karany kolegiami i co ma taki młody człowiek zanieść dzisiaj, nie wiem, 5000 kolegium, mamo zapłać, bo rzucałem kamieniami, albo odpaliłem racę na Marszu Niepodległości. To są dokładnie takie działania, które mają zniechęcić i no to po prostu będzie trzeba przerwać. To ja już dzisiaj mówiłem, że kiedy się odzyska w Polsce władzę, kiedy będziemy mieli polską władzę, bo to jest ważne, to trzeba to wszystko zrewidować, powrócić do normalności w wielu wymiarach. Przejdź właśnie do tego odzyskania władzy. To był taki wstęp. Nie będę długo mówił, ale tu ksiądz o tej jedności prawicy. I ja jestem zwolennikiem jedności prawicy, ale proszę księdza, skąd się biorą ci, no ja nie wiem, pożyteczni idioci, którzy niby jest prawicowiec, na ustach tego zakłada sobie jakiś tam komitet wyborczy i proszę księdza, no ksiądz wie jak to jest i odbiera te głosy, no niech bierze 1000, niech bierze 2, ale to już jest, kto tam miesza w tym prawicowym tygru? Ktoś tam zawsze miesza. No to jest charakterystyczne do prawicy. Zobaczmy, jak tu w Częstochowie są, bo ksiądz tutaj nie żyje, ale ja żyję, jestem od urodzenia częstochowianinem i widzę, jak są zdyscyplinowani nasi przeciwnicy w czasie wyborów. Oni się kłócą, ale jedność idą, a my ten komitecik, tamten komitecik przegrywamy. A to jest druga sprawa, proszę księdza. A trzecia sprawa, to bardzo mi jest przykro, że ksiądz jest tylko sam.
Nie, nie jestem sam. Mam. Jestem w ruchu kibicowym. I oczywiście, no, na pielgrzymkę kibiców przyjeżdża wielu księży, którzy u siebie... No bo ja chodzę na pielgrzymki kibiców, ale tak, no księdza... No tak, jest tam, jest, no tak, bo tam akurat jestem najwyższy, może dlatego. No właśnie, widać, może to, no jeżeli tak, tak nie natomiast jest, no to miałbym tyle i życzę powodzenia, bo ja już tam nie siedzę wśród tych kibiców z bębnami, ale... Ale to źle, to no, trzeba nie, cały czas. Jestem już, no do tego. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Bóg zapłać. Czy to już wszystkie pytania z przodu, może ktoś z Państwa? Proszę Państwa, no to ja mam ostatnie pytanie. Proszę księdza, w kuluarach, jak rozmawialiśmy przed przyjściem tutaj na tą salę, opowiadał ksiądz o pięknym wydarzeniu, które miało miejsce 20 parę lat temu, o panu prezydencie Orbanie. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło właśnie w Polsce, bo ty byłeś w Gdańsku, on tam był. Myślę, że to wszystkich państwa zainteresuje, bo to jest prezydent, który w tej chwili jest takim ostrzem tutaj tej Europy. I myślę, że trzeba by było w tym kierunku dobrze się spojrzeć na ten kierunek. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Proszę. Za przypomnienie tego wątku naszej rozmowy, bo myślę, że to jest właśnie dobre podsumowanie na temat tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje. Ja wierzę osobiście w to, że nasza pielgrzymka kibiców, ten wielki ruch młodych ludzi, młodych patriotów dzisiaj dostał niesamowitego impulsu z nieba od świętego Jana Pawła II. Bo to wtedy właśnie po raz pierwszy miały miejsce msze święte wspólne, kiedy ten wielki prorok naszych czasów umarł. I oczywiście przez media zostało to celowo zinterpretowane jako jakieś wielkie pojednanie dla papieża i tak dalej. Tam nie o pojednanie chodziło, ale o to właśnie, że ci młodzi ludzie pomimo różnych sympatii klubowych, jakichś wewnętrznych antagonizmów, potrafili w momencie, kiedy wymaga tego historia, stanąć w jednym szeregu i oddać hołd wielkiemu Polakowi. Dlatego dzisiaj, że wtedy oni się zobaczyli, że tak można. Wcześniej to było nie do pomyślenia w ruchu kibicowskim. Ci, którzy dłużej, a są tutaj tacy na sali, w tym ruchu są, wiedzą, o czym mówię. I to się stało za sprawą Jana Pawła II. I to jest wielki prorok nam dany, do którego wciąż musimy się modlić o to, żeby ocalił naszą ojczyznę. Bo on stał się także impulsem dla tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje na Węgrzech. O tym się nie mówi, proszę Państwa, ale Orban z czwórką swoich kolegów w 1987 roku przedarł się przez granicę i uczestniczył w mszy świętej na Gdańskiej Zaspie, na tej mszy historycznej, gdzie Ojciec Święty mówił za nas, za Solidarność. Mszy, która dała impuls do tego, co się wydarzyło w 1988 roku, do wielkich protestów, gdzie już całe podziemie było, dało się odczuwać marazm, gdzie właśnie ci młodzi ludzie wówczas w 1988 roku przejęli pałeczkę, którzy słuchali Ojca Świętego na Westerplatte w Gdańsku i z nimi był wówczas młody Orban, który z kolegami zakładał jeszcze w podziemiu na Węgrzech Fidesz. I dzisiaj z tej piątki czterech panów jest ministrami, a Orban jest premierem Węgier. Także to jest klucz tak naprawdę do tego, żebyśmy odnieśli sukces. Żebyśmy skorzystali z tych wielkich darów, które nam Pan Bóg dał Polakom. Dał nam Ojca Świętego, wielkiego proroka, którego musimy słuchać. Jeżeli będziemy słuchali człowieka, który zwalczał cywilizację śmierci, który przełamywał wszystkie granice i pokonywał takie trudności, których nikt wcześniej nie był w stanie pokonać, który wbrew wszystkiemu walczył o młodych ludzi. Bo przecież popatrzmy, jak bardzo kpiono z Ojca Świętego, kiedy zwoływał Światowe Dni Młodzieży pierwsze, kiedy chciał pojechać do Stanów, powiedzieli, że nikt nie przyjdzie. Kiedy przypomnijmy sobie, co się działo, jaka była wrzawa i jazgot u nas w Polsce, kiedy Ojciec Święty zaprosił młodzież na Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy.
A wtedy się pierwszy raz spotkała młodzież z Zachodu i z tymi, którzy tyle lat żyli za żelazną kurtyną. To jest klucz do tego, żebyśmy zwyciężyli, żebyśmy Polskę odzyskali. Modlitwa i ciągłe korzystanie z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. On w moim życiu bardzo konkretnie wyrył swój konkretny ślad, bo to, że jestem księdzem, to jest też zasługa Światowych Dni Młodzieży. Wtedy byłem, już kończyłem szkołę średnią i tutaj w Częstochowie odnalazłem powołanie. To jest zasługa Ojca Świętego, że dzisiaj ruch kibicowski stał się właśnie takim pięknym środowiskiem krzewienia patriotyzmu i troski wielorakiej ojczyzny. Wszystkiego nie zdołałem powiedzieć. To jest w książkach, można też w internecie obejrzeć. I Ojciec Święty też ocalił nasz bratni naród węgierski, bo dzisiaj do takiego ideału, jaki jest na Węgrzech, musimy dążyć. Musimy zmienić konstytucję, musimy przywrócić takie prawa, które spowodują, że Polska będzie Polska i że nam, Polakom, w naszej ojczyźnie, że to my będziemy decydować, jaką drogą idzie nasza ojczyzna. Tego uczy nas historia. My byliśmy w ostatnim wieku przez wszystkich zdradzeni. I przez wschód, i przez Rosję, i przez Zachód. Musimy liczyć na siebie. I dlatego to jest nasza propozycja. Odzyskać Polskę i w długim marszu budować nową świadomość, nowe elity spośród młodych ludzi. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Z pytaniami już koniec. Ja się tu przypatruję klapie marynarki, bo ksiądz się tutaj skromnie dzisiaj zachowuje, a przecież musisz się pochwalić. Tydzień temu ksiądz Jarosław otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy taki medal Solidarności. Proszę powiedzieć coś na ten temat. A może nie, tak, to dostaliśmy Krzyż Wolności i Solidarności, jako byli działacze Federacji Młodzieży Walczącej, bo to jest medal, na który sobie nie można zapracować, tylko ci wszyscy, którzy zaangażowani byli w działalność opozycyjną i mam nadzieję, że to się uda prezydentowi Dudzie i nowemu polskiemu rządowi, żeby docenić każdego, kto drukował ulotki, kto w tamtych trudnych czasach dawał świadectwo odwagi, bo taki jest cel tego medalu. Akurat tak się złożyło, że grupa Federacji Młodzieży Walczącej otrzymała to odznaczenie, ponieważ odmówiliśmy wcześniej z rąk Bronisława Komorowskiego. My byliśmy tym najmłodszą częścią opozycji w szkołach średnich, nawet w niektórych miastach podstawowych. Ale myślę, że nawet nie to jest ważne, bo nikt tego na medali nie robił. My dedykowaliśmy ten medal właśnie w dniu wręczenia Maćkowi, kibicowi Legii, pod hasłem Uwolnić Maćka. I to powinno wybrzmieć, bo jeżeli chcemy żyć w wolnej Polsce, to musimy pamiętać właśnie o tych, którym dzisiaj dzieje się krzywda. O tym młodym człowieku praktycznie nikt już nie pamięta, oprócz stadionów nikt się o niego nie upomina. Tak jak mówiłem, nie wiedzieć czemu, od 3 lat nie ma zarzutów, nie ma wyroku, a był związany, tak jak mówiłem, z patriotycznym ruchem kibicowskim i najprawdopodobniej, podobnie jak Piotr Staruchowicz, przez tyle był więziony. Dzisiaj jest na wolności, żadnych zarzutów, wszystkie okazały się kłamstwem, więc dedykujemy właśnie to odznaczenie Maćkowi. Mam nadzieję, że 29, czyli już niedługo, o tym jeszcze będę pisał w Gazecie Polskiej, o tym procesie, wyjdzie na wolność po prostu. Dziękuję. Proszę księdza, jeszcze nie zakończymy. Jeszcze parę będzie ciekawych informacji. Tu dzisiaj nam ksiądz pięknie opowiadał o tym, żeby zmienić nazwy ulic, z tymi, którym chodzimy w Dzień Niepodległości. I taka inicjatywa również jest w Częstochowie, już namacalna. Może powiesz coś na ten temat. Bardzo proszę, może będziesz zadowolony, księże Jarosławie. No pewnie. Panią Agnieszkę znamy z pielgrzymek kibicowskich. To... Witam serdecznie. Więc tak, w imieniu klubu Gazety Polskiej w Częstochowie, Fundacji Orzeł Biały i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Oddział TV Częstochowa zwróciliśmy się z taką inicjatywą do radnej miasta Częstochowy Krystyny Stefańskiej o to, żeby pomogła nam w nadaniu imion nowo powstałym rondom, obiektom drogowym w Częstochowie. Tutaj wspólnie razem inicjatywa była dana i
tak po większych tutaj rozmowach doszliśmy do wniosku, że te ronda powinny mieć nazwę Wojciecha Omyłę, pseudonim Wojtek, który w czasie II wojny światowej wyruszył tutaj na Powstanie Warszawskie. Później to było drugie rondo Inki Danuty Siedzikównej oraz trzecie rondo to będzie przeora Jasnej Góry ojca Kajetana Raczyńskiego. Jutro w Częstochowie będzie odczytana ta ustawa, znaczy uchwała. Mam nadzieję, że przejdzie. Trzymamy za to kciuki. To nie będą oczywiście jedyne projekty nasze tutaj z inicjatyw, jakie wysuwamy. Niedługo będzie złożony nowy projekt obywatelski właśnie przez nasze trzy organizacje, o których Państwo się na pewno dowiedzą na naszych następnych spotkaniach. Pięknie. No. Gratulujemy i życzymy pomyślności. Ja się pomodlę, żeby się udało. No to co, proszę Państwa, czy już możemy kończyć? W takim razie bardzo dziękuję widzom internetowym, żegnamy się z Wami. Do zobaczenia już niedługo, bo 18 października o godzinie 18, jak zwykle punktualnie. Księdza poprosimy o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Właśnie, na koniec może pomodlimy się w tych wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach. Przede wszystkim intencji naszej ojczyzny, żeby była wierna Panu Bogu, Kościołowi, żeby była dla nas prawdziwym domem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. Maryjo Królowo Polski, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Wszystkiego dobrego, niech będzie pochwalony Jezus. Proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, ale przecież ksiądz jako kibic, jako super kibic, to chyba świetnie śpiewa. A my zawsze śpiewamy o godzinie 21:00 apel, jest trochę wcześniej, ale myślę, że tradycji stanie się zadość, jeżeli ksiądz tutaj zaintonuje Maryjo Królowo Polski. Zaintonuje oczywiście melodię tą tradycyjną z czasów Wielkiej Nowenny, dlatego że jej autorem jest salezjanin, ksiądz Stanisław Ormiński i miałem okazję dwa lata temu poświęcić tablicę na Jasnej Górze. Mówiłem też okolicznościowe kazania. To był także dzielny ksiądz, on zmarł w Rumi i jest właśnie autorem melodii apelu jasnogórskiego. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Bóg zapłać za piękne spotkanie. Dziękujemy pięknie. Kolejne spotkanie, tym razem z księdzem Jarosławem Bąsowiczem. Dobiegło końca. Dziękujemy Państwu. Dobrej nocy. Do zobaczenia 18 października.